Witajcie moi drodzy, witamy was bardzo serdecznie. Kolejny ćwierćfinał już za chwilę przed naszymi oczyma się wydarzy. NL Team na Adam Westcorp, a będziemy mieli wspólnie w duecie możliwość skomentowania tego wspaniałego spotkania dla was. Ja, Kamil Jaskier-Rojek oraz... Angelika Angel-Haraszczyk, witam was serdecznie. Tutaj pierwszy raz, ale mam nadzieję, że może nie ostatni, zobaczymy. No właśnie, będziemy to wszystko gdzieś obserwować i śledzić. Natomiast debiut na spotkaniu naprawdę niezwykle ciekawym. Po jednej stronie mamy NL Team, który jawi nam się jako drużyna jedna z najlepszych w lidze. Jeśli nie najlepsza, w końcu pierwsze miejsce w grupie B. No ale właśnie, jest ten pewien nemezis w postaci Revolt Mountain, na którą to drużynę NL Team jeszcze nie znalazło sposobu, a z którą być może mierzyć się będą, bo zwycięzca, moi drodzy, tego ćwierćfinału mierzyć się będzie na zwycięzcę ćwierćfinału następnego, który już o godzinie 20. Także po tym spotkaniu nie macie co odchodzić od miejsca, z którego nas oglądacie. Telewizory, telefony, komputery, cokolwiek. Ta transmisja będzie trwała dalej, bo później Docisk Akademia na Revolt Mountain właśnie, które dwukrotnie NL Team pokonało. A po drugiej stronie Adam Westcorp. Adam Westcorp, które było chwiejne, które często jeśli przegrywało grę w 15 minucie, no to później po prostu pasywnie przegrywali ją dalej. Natomiast to drużyna, która paradoksalnie częściej wychodzi do przodu do 15 minuty niż NL Team. Bo to średnio 780 sztuk złota w przypadku Adam Westcorp. Natomiast jeśli chodzi o NL Team, tam jest 700 sztuk złota w plecy. Także relatywnie między tymi drużynami prawie 1500 różnicy w 15 minucie. No ale, no właśnie, Adam Westcorp ma swoje problemy. Pewna pasywność, pewna łatwość w ich rozczytaniu, bo to jest Efidzi, który jeśli gra z Redside'u, to na trzecim, czwartym, może piątym wave'ie schodzi na enemy Grompa, żeby postawić tam wizję. To jest zagranie, które powtarzało się na wskroś fazy grupowej. No i pytanie, na ile NL Team jest w stanie rozczytać drużynę, która powinna sperformować trochę lepiej niż sperformowała, a na sam koniec poddali jeszcze tiebreakera. Ale to też drużyna, która w nieco zmienionym składzie, bo Addox w pozycji wspierającego w Adam Westcorp się pojawia. NL Team z Shigerem na midzie. Nominalnie na początku sezonu był Vatas, ale Shigera zdążyliśmy już zaobserwować w paru spotkaniach, między innymi jego Rambla już poznaliśmy. No i właśnie, jest pytanie, kto ostatecznie to spotkanie będzie w stanie dopiąć. NL Team raczej faworytem, no ale Liga Legend, tak jak mówiliśmy, rozmawialiśmy z Angel na poza anteniu, różne rzeczy już w historii widziała. No właśnie, jeśli was wczoraj nie było, to mógł was ominąć ten jeden bardzo ważny i istotny fakt. Nie mamy w Writers' Cupie drabinki przegranych. Jeśli przegrywasz spotkanie, odpadasz z całego turnieju. I jakaż by to była niespodzianka, jeśli czwarta drużyna grupy A, Adam Westcorp, która, no, bądźmy ze sobą szczerzy, najbardziej fenomenalna to nie była, miałaby wyeliminować trochę potężne, a przynajmniej tak nam się ta drużyna jawi, NL Team. Natomiast Angel, nie wiem, jakie ty masz gdzieś oczekiwania w stosunku do tego spotkania, bo mówiłaś, że tak delikatnie coś tam liznęłaś w sytuacji Whitersowej. Coś się orientujesz, nie jakoś mega dobrze, ale na pewno jakąś swoją predykcję na to spotkanie posiadasz. No tak, no to patrząc chociażby po tych wynikach z fazy grupowej, to ja się zdecydowanie zgadzam z tym, że raczej ta BA trójka, bo czeka nas oczywiście BA trójka, podobnie jak wczoraj, powinna być raczej jednostronna, ale głównie patrząc na to, że Adam Westcorp miał w sumie wynik 50 do 50 w swojej fazie, czyli tyle samo meczy wygrali, co przegrali, więc dzisiaj to może być taki trochę rzut monetą, czy wygrają, czy nie przegrają. Szansa jest 50%, wiadomo. No ale zobaczymy, raczej faworyt jest tylko jeden, taki główny. Ale właśnie może będzie dzisiaj jakaś niespodzianka na koniec tygodnia, może zobaczymy coś, czego się nikt nie spodziewa. Także przekonamy się już niedługo. No właśnie, bo Adam Westcorp to drużyna, która z każdym oprócz Esport Areny Docisku 2 była w stanie wygrać i przegrać. To jest jeszcze Maestro eSports, z którym wygrali dwukrotnie. Natomiast
na improve, na cockpit i na docisk akademię. Drużyny, które jawiły nam się jako no, niezbyt sobie równe. To były drużyny równego poziomu na wszystkie te trzy zespoły z rekordem 1-1. Adam Westcorp skończyło fazę grupową, więc to jest też drużyna, która potrafi zaskoczyć, która potrafi odpalić i na lepszego na papierze przeciwnika wygrać. Chociaż no właśnie, czy na papierze są aż tak słabi? Przed sezonem wydaje mi się, że miałem dosyć wysokie oczekiwania wobec tej formacji ze Fijim, z Hunterem. To są niki, które pojawiają się gdzieś, jeśli chodzi o semi-pro scenę i oczekiwałem trochę więcej, natomiast myślę, że też wpływ aktualizacji 14.10 może tutaj nieco zmienić, ponieważ Hunter jawi nam się jako troszkę bardziej gracz tych carry wyborów, no i to teoretycznie mogłoby przechylić szale jakiejś korzyści na stronę Adam Westcorp właśnie, no bo te wybory właśnie dosyć carry, jakieś brandy, kartusy, Viego, Lilia, to czym, po co Hunter tak naprawdę sięga, jest w całkiem dobrej pozycji na patchu 14.10. Tak, no i wiadomo, 14.10 dużo zmian na bocie głównie w związku z nowymi przedmiotami, zmiany na Korkim chociażby, wydaje mi się, że będziemy sporo dzisiaj upatrywali w tym Korkim. Tym bardziej, że z tego co sprawdziłam, to Blaze grywał trochę tym Korkim na solo queue, więc jest szansa, że o ile nie będzie dzisiaj na ławce banów całą po prostu serię, to może się pojawi. Zobaczymy. Ale też, czy można spytać, ile mniej więcej do draftu nam zostało, czy jeszcze nie wiadomo? Okej, interesujące informacje. Tak. Natomiast moi drodzy, być może spędzicie z nami jeszcze chwileczkę. No i w tej chwileczce myślę, że moglibyśmy nieco właśnie o tym Korkim porozmawiać, bo to jest wybór, który teoretycznie jest w tym momencie dedykowany bardziej jako dolno-alejkowicz niż środkowo-alejkowicz. Aczkolwiek na midzie też nam się pojawia. Ja nawet miałem przyjemność wczoraj skomentować go w ramach Battle of Cafes w arenie 27 wrocławskiej. Korkiego na midzie. No i ten Korki docelowo miał być grany pod przedmioty dla strzelców, no ale okazuje się, że na aktualizacji 14.10 również bardzo popularny jest Korki w wariancie Lethality pod Asasyna z jakimś Halo Blades. No tak, wiadomo, głównie przez to, ile dostał tych wzmocnień w związku z obrażeniami do ataku, to nie ma co się dziwić, że dużo graczy po prostu chce pójść pod tą jedną gigabombę na tym Korkim, żeby po prostu, tak jak kiedyś się wysadzało przeciwników z rakietek pod build magiczny, to teraz można próbować to robić pod właśnie takiego latającego Korkiego w swoim samolociku, który okazuje się być nagle asasynem. I znienacka nie spodziewasz się, kiedy dostaniesz one-shota po prostu od niego, więc... No właśnie, a teoretycznie ten Korki, na przykład dla Adam Westcorp, mógłby być pewnym flexem, bo Soro również po tego Korkiego jakkolwiek sięgał. Natomiast ja upatruję tutaj jeszcze jedną postać bardzo ważną w drafcie, w draftach na przestrzeni potencjalnie tej serii. Jest to Huey, który do dzisiaj dzierży pałeczkę senioratu, jeśli chodzi o bycie najczęściej pojawiającą się postacią w draftach ogólnie na przestrzeni całego Writers Cupa. Od samego startu Huey 79% pick ban ratio. Ważna postać dla wielu drużyn. No i wydaje mi się, że ważny może być również w tej serii. Pojawia nam się też aspekt górnej alejki. Arals, znany ze swojego Olafa, ze swojego Atroxa, którego to Atroxa lub Olafa, w zależności od draftu, często nawet decyduje się wybierać w ciemno. A przyznam szczerze, Arals wydaje mi się być naprawdę solidnym elementem układanki NL Teamu. I zastanawiam się, jak też wokół górnej alejki zagrają obie drużyny, bo wydaje mi się, że zarówno FIG, jak i Arals niezwykle ważnymi punktami w swojej drużynie są. No i też nie mogę zapomnieć o Jemiku,
który jawi nam się jako absolutna topka strzelców w całym Writers Cupie. No ale wiadomo, tak jak ostatnio na przykład do mety wrócił Jean, więc taki bardziej trochę weak side'owy strzelec, także wtedy możemy, załóżmy, ujrzeć jakieś granie pod górną aleję bardziej, ale w momencie, w którym pojawi się, załóżmy, nie wiem, Jinx albo jakiś Aphelios na bocie, to wtedy raczej spodziewamy się tego leśnika chociażby ubezpieczającego ten dolny wąwóz, tak ewentualnie, żeby nic się tam gorszego nie stało, żeby żadna kraksa nie została spowodowana. Tak, natomiast mamy już draft, moi drodzy, widzimy bany. Adam Westcorp nie zostawia Korkiego otwartego na B1, nie zostawiał też Zaka, to jest wybór taki trochę pocket pick Serfusa. Nie ma Talii, nie ma Kartusa, który również bardzo mocny na obecnej aktualizacji, nie ma Caitlyn i pytanie, po co NL Team sięga na B1, jest to Jinx, dosyć szybko zalokowana dla Dżemika. Tak, i naświetlony Grave, zobaczymy czy będzie wybrany, bo wspominałeś o tym, że Hunter lubi takie carry picki, no to Graves oczywiście od razu może przychodzi do głowy jako leśnik, który sam może ponieść ciężar rozgrywki na swoich plecach. Też warto zaznaczyć, że NL Team zbanowało Caitlyn, chyba najlepszy strzelec aktualnego patcha, tak, takie są moje... No tak mi się wydaje po prostu. Kartuc też zbanowany, kolejny pick Huntera, no i Skarner, który również byłby tutaj flexem, gdyby zostałby wybrany i może dlatego chociażby wylądował także na ławce wykluczeń. Tak, bo zarówno Fiji, jak i Hunter w trakcie fazy grupowej sięgali po tego Skarnera, jednak tutaj nie pojawił się Graves. Mamy zlokowane Lucian nami w te Jinx, no i ta dolna alejka może wyglądać w różny sposób, zależnie od tego, co NL Team do tej Jinx dobierze, bo mógłby się tu pojawiać jakiś Milio, jakaś Lulu, ale tak naprawdę Serfus równie dobrze mógłby wyciągnąć, powiedzmy, Brauma do tej Jinx i zagrać trochę bardziej defensywnie, natomiast mamy zlokowaną Vi dla Prima, czyli Prime w takim swoim klasycznym wydaniu. Jako leśnik grający do linii, jako leśnik grający mocno pod drużynę, użyteczny i naświetlany jest Huey, o którym wspominałem przed draftem. I Huey od razu został zlokowany. Jeden chyba z najciekawszych też, tak mi się wydaje, midlanerów, których aktualnie możemy znaleźć na środkowej LA, głównie ze względu na ten swój szalony zestaw umiejętności, których wychodzi ile tam 9 chyba, tak w sumie, plus Ultimate to 10, to jest naprawdę dużo, jak na standardy Ligi Legend. No i do tego dobrany Jarvan dla Adam Westcorp i to jest, wydaje mi się, bardzo dobry pick już teraz, patrząc na to, że mamy Jinx i Huey'a, czyli bardzo niemobilne postacie mimo wszystko po stronie NL Team i zobaczymy, czy, nie wiem, może zostanie dobrany jakiś Thresh ewentualnie, żeby próbować ratować z opresji tą Jinx. No i takie Thresh został zbanowany. Mogłyby się pojawiać, także Adam Westcorp również o tym pomyślało, że Thresh mógłby być bardzo dobry ze swoją latarnią, z możliwością zrepozycjonowania swojego strzelca, no i ten wspierający ląduje nam na ławce wykluczeń. Pytanie, w co zdecyduje się uderzyć NL Team, czy w Shigiera, czy bardziej w Effigiego? Jest ten rumble shigierowy, trochę klasyk w wykonaniu tego gracza, no ale też musimy pamiętać, że rumble byłby potencjalnie flexem cały czas do górnej alejki. Natomiast wydaje mi się, że cieszę się, że ten ban się pojawił, aczkolwiek no właśnie. NL Team tak naprawdę będzie musiało pokazać nam coś ciekawego na środkowej alejce, bo shiger nie sięgnie po to. Ale to tylko może nam poszerzyć pewne horyzonty odnośnie tego gracza, bo co ja w ogóle gadam, przecież zlokowali już Huey'a. W ogóle chłop chyba wysoki albo pijany. Natomiast może jakiś Huey na supporcie, kto wie? Tak. Nie, no na pewno nie jest to Huey na supporcie. Natomiast nie będzie Ahri, nie będzie Renektona, niezwykle silnego obecnie wyboru na górną alejkę, który tak naprawdę można pikować w ciemno. Jest naświetlany Brand. I to jest pewne nowum patcha 14.10. Brand na środkowej alejce jest jak najbardziej grywalny w patchu 14.10. Tak naprawdę
Brandt jako Mark, chociaż czy będzie, jest ta Akali, którą właśnie to jest też kolejny pick, o którym myślałam, bo z tego co mi wiadomo, to Sorrow też nią grywał. I Akali jakoś może powalczyć z tym Hojem, o ile nie zostanie wcześniej wypołkowana, to może nawet potencjalnie unikając różnych tych firów od Hoja, spróbować jakiegoś solo killa na środkowej alei. Zobaczymy. No właśnie. No właśnie. No i dobrany ten Braum, o którym wspominałem. To jest zdecydowanie dużo bezpieczeństwa. Tak, fajne defensywne narzędzie. Możecie też osłonić przed Dekaling. Natomiast czym kończymy ten draft? W ciemno wybór Aralsa na topa. To jest pewien klasyk. Olaf, raczej byś go nie chciał w momencie, w którym przeciwnik ma Jarvana. Jarvan zamyka cię w kataklizmie. No i nieważne, że masz Ragnaroka, ty i tak nie możesz wybiec z tego zawężonego pola. Natomiast jest zlokowany Kassante na Gornowa Lejkę i to jest raczej dobry blind pick. Pytanie, co Effigy w to wybierze? I z tym Kassante to nie oszukujmy się. Mamy rok 24. Jeżeli nie wiesz, co pikować na topa, pikujesz Kassante. To jest standardzik na wskroś wszystkich lig. Nieważne, czy to jest jakiś pro play, czy nawet solo queue. Nie wiesz, co wybrać, wybierasz Kassante. Wow. Ale za to w odpowiedzi jest Garen. Ale się Adamowo zrobiło. Oj, wow, oj, to prawda, to prawda. Adamowo. Natomiast tak, no Garen jest dobrą odpowiedzią w Kassante. W momencie, w którym ty ściągasz sobie resisty, ograniczasz sobie swoją ilość punktów zdrowia, będąc w all-outowej formie, no to Garen bardzo chętnie będzie dosięgał cię demacjańską sprawiedliwością. Okej, okay. Widzimy te drafty przed sobą. Opinia? Prawy, lewy? Wydaje mi się, że na pewno draft NL Team jest pewniejszy. Draft Adamowes Corp z tą Akali, z tym Garenem jest trochę ryzykowny, zwłaszcza jeżeli na przykład Lucian z nami nie wyjdą do przodu z alejki, bo jednak mimo wszystko raczej do tego będą dążyć, to wydaje mi się, że w późniejszych etapach rozgrywki Huey po prostu przeskaluje, Jinx po prostu przeskaluje i Adamowes Corp może właśnie dlatego piknęło taki draft, żeby spróbować wyjść do przodu do tej 15 minuty, skoro jeżeli to robili, to często potrafili wygrywać, to aktualnie prawdopodobnie to będzie ich taki klucz do zwycięstwa może, więc będziemy po prostu obserwować na pewno bardzo te pierwsze etapy rozgrywki, jak spróbują wyforsować alejki do przodu i na przykład próbować jakoś zniwelować tą straszną Jinx, która widnieje gdzieś tam w oddali tego late game'u. No właśnie, co ciekawe, tak teraz sobie jeszcze sprawdzam, obydwie drużyny mają poniżej 50% first bloodów wziętych w trakcie fazy grupowej i generalnie NL Team jawi się troszkę bardziej drużyną grającą pod Smoki, Adam West Corp drużyną grającą pod Void Grabsy. Natomiast tutaj, na dolnej alejce, teoretycznie powinieneś mieć priorytet jako Lucian Nami. Wydaje mi się, że Braum w tym wczesnym etapie rozgrywki nie ma zbyt wiele tutaj do zrobienia, jednak grasz w linię, która cały czas może cię pułkować, cały czas może grać w ciebie ofensywnie. I dodatkowo jeszcze dysponuje pewnym sustainem. Natomiast na drugiej stronie mapy Garen też jak najbardziej mógłby wziąć priorytet. Więc jestem ciekawy, pod którą stronę Adam West Corp będzie chciało zagrać bardziej. Bo musimy mieć cały czas w pamięci to, że w momencie, w którym ty pchasz dolną alejkę, jesteś wystawiany na ganki. A Vi niezwykle silna od samego początku rozgrywki jest. To prawda i dlatego wydaje mi się też, że Hunter będzie mimo wszystko buffował do tej dolnej alejki, bo na topie raczej do szóstego poziomu Garena nie ma czego szukać, może być po prostu za mało obrażeń na tego Kassante, także raczej wszyscy będą upatrywać po prostu oczy zwrócone na bota i właśnie Prime, jeżeli bot lane Adam Westcott będzie cały czas puszował, to będzie szukał tych ganków, a z kolei Hunter będzie próbował nim zapobiegać. Także wydaje mi się, że tak do tej, nie wiem, piątej minuty możemy doświadczyć obu junglerów na tym bocie tak od razu praktycznie. No właśnie, gdzieś wszystko to będziemy musieli obserwować. Jeszcze kwestia Shigiera, który na Huey'u
nakreślaliśmy to wspólnie, że dosyć niemobilna postać też na niego można nacisnąć. Jeśli na przykład Huey nie będzie dysponował swoim błyskiem, no to razem z Jarvanem może Sorrow próbować dociskać środkową alejkę. Zresztą na przykład widzieliśmy to wczoraj, tak? W pierwszej mapie wczorajszej BO3, gdzie Huey w momencie, w którym nie miał błysku, cały czas miał na sobie przeciwnego leśnika i ciężko się tam wtedy grało Potysowi, który subował za Blessa. Natomiast jak będzie w tej rozgrywce? Z tego, co widzę po timerze, już za niedługo, wow, nawet szybciej niż te 50 sekund, które tam mówisz, były widoczne. Już będziemy mogli za chwilę obserwować, moi drodzy, moi mili, rozpoczynamy pierwszą serię dnia dzisiejszego. Pierwsza mapa, wjeżdżamy w nią na pełnej. Jeszcze pora wczesna, jeszcze świeci słońce. Na Polku wspaniałym, chociaż wy pewnie mówicie, że świeci na dworze, ale ja jestem z Małopolski, się tego nie wstydzę. Natomiast czy świeciło będzie równie jasno dla którejś z drużyn? No dla jednej po tym spotkaniu na pewno. W drugiej miny mogą być nieco zrzednięte i atmosfera troszkę bardziej grobowa. Natomiast zobaczymy, to jest tak ważne, żeby w serii BO3 wyjść na samym początku na prowadzenie. Ta pierwsza mapa tak bardzo przybliża cię do sukcesu, a my mamy instant pauzę. Tak, tak bardzo przybliża do sukcesu, że gracze najwyraźniej potrzebowali jeszcze chwili, żeby odetchnąć, żeby przygotować się jakoś mentalnie. Nie, no tak naprawdę to nie wiemy w sobie, co się stało, ale zobaczymy. Jeszcze chwila może na właśnie wzięcie oddechu. Łyk wody albo dwa. Więc... No ale tak, to będzie bardzo ciekawy mecz, tak mi się wydaje, kiedy w momencie, w którym widzę Akali, w którym widzę Garena z Ignite'em i Phase Rushem, to wiem, że może być bardzo ciekawy. Tak, tak. Jeszcze na bocie mamy też Luciana z Ignite'em. To dosyć popularny tech. Aczkolwiek tutaj dostajemy coś, co wniósł nam również patch 14.10. Czyli Double First Strike na bocie. Darmowe dodrukowywanie sobie złota za sam fakt autoatakowania przeciwnika. I ten First Strike przeciwko Braumowi powinien być prokowany dosyć często. A to pozwala ci, jeśli dobrze grasz z tą runą, nawet 4 potencjalnie przy świetnej grze, 5 fal wcześniej dysponować już pierwszym przedmiotem. A jeśli chodzi o ten duet Lucian Nami, to nawet ten pierwszy przedmiot na Nami jest chyba ważniejszy niż na Lucianie. Tak, to prawda. Co często to się powtarzało, że wiadomo, obrażenia dla Lucian są bardzo ważne, ale jednak to wsparcie, które oferuje Nami ze swoimi wszystkimi przyspieszeniami, z tymi mocniejszymi autosami dzięki jej umiejętności E, to jest... nawet jeżeli Lucian nie ma tego pierwszego przedmiotu, to co daje mu Nami z tym swoim pierwszym przedmiotem, a zazwyczaj to bywa mandat na przykład, który także tak oferuje obrażenia, to... i tak sprawia, że Lucian jest po prostu chodzącą maszyną do eliminowania przeciwników. Zwłaszcza na tym pierwszym skończonym przedmiocie. Chociaż, no właśnie, w Writer's Cupie pojawiła się pewna, według mnie, akurat abominacja w jednym ze spotkań docisku wschodniego, kiedy April zbudował Shurelię zamiast mandata na pierwszy przedmiot. Później na wywiadzie Kufu mówiła, że będzie go musiała doszkolić z tego, co powinien dla niej budować wspierający. Natomiast Imperial Mandate niezwykle potężnym przedmiotem jest. I no cóż. To będzie duży power spike dla całej tej dolnej alejki. A po drugiej stronie, jeśli Lucian Nami wyjdzie do tyłu, to będzie absolutna tragedia. I widzieliśmy to też wczoraj. To prawda, bo mimo wszystko Garen i Akali to są takie postacie, które nie oferują tych stałych obrażeń. Tak, wiadomo, Lucian też nie do końca jest tym typem strzelca, ale mimo wszystko jest w stanie zapewnić bardziej rozłożony damage w czasie niż Akali, która wejdzie ze swoim ultimate'em EQ i nagle musi czekać, aż albo wróci jej energia, albo wrócą jej cooldowny. Garen tak samo, na dobrą sprawę Garen to jest jedno wejście, załóżmy auto-attack, silence, zakręcenie się ultimate, no i jeżeli to w sumie nie wyjdzie, nie złączytujesz przeciwnika, to nagle jest ciężko zrobić cokolwiek. Także to prawda, jeżeli botlane nie wyjdzie do przodu po stronie Adam, po stronie, tak? Czerwonej,
Tak. Przepraszam, jeszcze się uczę. To mogło być naprawdę spore problemy. No właśnie. A mamy Effigiego, który nie dość, że z Ignite'em, to jeszcze Face Rush. I całe to niebieskie drzewko daje ci świetne runki, bo tam prawdopodobnie również jest grany Nimbus Cloak, tam prawdopodobnie też jest grane Celerity, więc w momencie, w którym nagle Garen znajdzie się na tobie w jakimś nie najlepszym scenariuszu, czy to będąc Jinx, czy to również nawet będąc Aralsem, powiedzmy w nie najlepszym scenariuszu, to ciężko będzie od tego Garena jakkolwiek uciec bez wjazdu od Prima, czy bez powstrzymania go przez Shigiera z jego Fearem. Natomiast, no właśnie, ja się zastanawiam, bo o ile Garen jest spoko na górnej alejce przeciwko Kassantę, to czy Garen jest użyteczny w midgame'ie, w late game'ie, w dużych teamfightach 5v5? Wydaje mi się, że taktyka na grania Garenem w tych późniejszych etapach rozgrywki jest taka po prostu, że szukamy tej flanki jak asasyn, staramy się wyeliminować kogoś od razu i jeżeli to nie wyjdzie, to wtedy są problemy. Więc zobaczymy, czy Effigiemu będzie się udawać garenowanie przeciwników takie słynne. Więc nie wiem, przekonamy się. Najważniejsze jest i tak, wydaje mi się, żeby po prostu wyszedł do przodu w miarę na tyle, ile może z tej górnej alejki, żeby mógł próbować zadawać jak najwięcej obrażeń w tym krótkim odstępie czasowym, w którym Garen zadaje te obrażenia po prostu. Tak, bo jeśli bierzesz już Garena, to niech on wyjdzie do przodu z alejki, albo niech dobrze zaimpaktuje mapę. Więc chciałbym zobaczyć jakąś aktywność od Effigiego, albo po prostu, no, nie chcę powiedzieć zastępowanie, ale dużą przewagę w stosunku do Aralsa, tego od niego będziemy oczekiwali. No i wydaje mi się, że at the end of the day wszystko sprowadzi się trochę do dyspozycji obu leśników. To prawda. Plus atak jeszcze co do tego Garena, zawsze to może być jakiś, załóżmy, szalony build z Hullbreakerem, w którym po prostu Effigie będzie próbował jak jakiś Yorick rushować bazę przeciwnika zawsze na sidelane'ie. Nie ma teleportacji, ale nie ma to znaczenia. Puszujemy wieżę i próbujemy po prostu sami skończyć gry. Więc jest to też jakiś sposób. Tak, ale ostatnio, przyznam się szczerze, coraz częściej na Garenie, na solo kolejce, możemy zauważyć build podkryta przedmiotami niczym AD Carry. To jest ciekawy tech, ale przyznam szczerze, że ja nie jestem jego wielkim fanem. Ja mam wrażenie, że to jest jakiś dziwny tech, który przyszedł z areny, bo na arenach tak grają z tym właśnie podkryta Garenem. Nie wiem, to jest tylko czysta teoria, ale jest taka szansa. Ale za to jest też szansa, że wrócimy właśnie do gry. Prawie. Prawie to się wydarzyło, niestety jeszcze nie, ale ja nawet widziałem, że LS, no ale to akurat na midzie, ten build pod Infinity Edge'a gdzieś uskutecznia, aczkolwiek wydaje mi się, że Strikebreaker, spowolnienie przeciwnika, możliwość przylepienia się do niego na stałe, jest tą fajną opcją, którą każdy Garen będzie chciał dla siebie wziąć. Aczkolwiek obecnie można zbudować, nie mamy już przedmiotów mitycznych, można jednocześnie Infinity Edge'a i Stridebreakera zrobić, natomiast, no zastanawiam się, czy tutaj Garen też trochę przez kompozycję, w jakiej się znalazł, nie musi pełnić dla ciebie roli trochę takiego frontline'owego mięśniaka, który ma być trochę gąbką na obrażenia, który ma przyjąć to, co przeciwnik na ciebie szykuje. Jakieś Jaxxo, jakieś Kayaniki, jakieś Deadman's Plate'y, czy inne Thornmail'e. To prawda, plus na przykład Garen może przyjmować obrażenia Twaya, ten cały poke, który oferuje. Głównie ze względu na swoją pasywę, która jest takim mini warmogiem wbudowanym w Garena. No ale zobaczymy.
W końcu wróciliśmy do gry. W końcu możemy zobaczyć, jak postacie się ruszają, jak robią coś na mapie, a nie tylko piękny napis z pauzą. Więc w końcu sprawdzimy, na ile nasze teorie sprawdziły się. Więc... Tak, wszystko zaczyna się od tego, że na raptorach postawiona wizja po obu stronach. Także zarówno Adam Westcorp, jak i NL Team zdawać sobie będzie w jakiejś części ze ścieżki przeciwnego leśnika. No a Adox z Blaze'em tutaj póki co gościmy. No i już, sprokowany first strike. No i to jest coś, co będziemy widzieli często. Natomiast Adox zmuszony do błysku. Level 1. Wow, to jest zaskakujące, przyznam szczerze. Ale mimo wszystko to jest moc Brauma, który w połączeniu z dalekim zasięgiem z rakietek Jinx może próbować robić takie rzeczy. Co prawda częściej to się widzi na przykład grając Ashe, która wiadomo jeszcze swoja pasywa ze slowami i tak dalej, ale jednak jeżeli ma się takich strzelców dobranych do pary, którzy mają ten wysoki zasięg, to łatwo mogą karać Lucjana, który nie operuje na takim dalekim zasięgu. To prawda. I zobaczyliśmy to teraz. Trafiony Winter's Bite, nałożone puzzle od Brauma i od razu Adox w strachu musi błyskać do tyłu, aczkolwiek Lucian nami dysponuje odrobiną sustainu na tej dolnej alejce, no i mogą się troszkę wyleczyć po słabym trade'zie. Natomiast Cerfus, mam wrażenie, wywiera bardzo dużo presji na przeciwnym wspierającym. To prawda, ale wiadomo, zawsze są jeszcze potki, nie ma co się stresować, chociaż wiadomo, ta presja jest. Także trzeba zdecydowanie uważać. To jest najważniejsza rzecz. Uwaga! I pytanie, kto ma tutaj pierwsze zejście podebrany Gromp Hunterowi przez Prima, ale Adox z Blaze'em pojawiał się tutaj jako pierwszy, ale w Adoxa próbuje obracać do Prime. Cerfus niczego tam chyba nie zmieni jeszcze, tarczka na Prime jest pasywy Blaze. Skacze do przodu z błysku, ale chyba będzie musiał za to paść. I leczenie od Adoxa nic tutaj w tej kwestii nie zmieni. Cerfus, Dżemik, pojawia się tutaj Shigier, jeszcze będą próbowali dajwować. Cerfus, o, to jest skrawek punktów zdrowia na jego koncie, ale Shigier jeszcze próbował znaleźć przeciwnego leśnika. Ostatecznie go znalazł, ale obrażeń nie wystarczyło jeszcze na tym etapie rozgrywki. Tak, i wspominaliśmy, przed 5 minutą spodziewamy się obu leśników na dolnej alei i to właśnie zobaczyliśmy. Szybka poteczka, 3v3, tam jeszcze Shigier schodził, prawie udało mi się tam wyeliminować nami, tam ten heal po prostu sprawił, że ledwo udało jej się przeżyć. Jednak ostatecznie, kto w sumie wychodzi na tym lepiej, bo First Blood poleciał do Adam Westcorp, ale z drugiej strony upada przy tym Blaze, który traci Expo, traci falę minionów, więc w sumie chyba raczej remisowa sytuacja dla obu tych drużyn. Tak, tym bardziej, że ten Grom sam w sobie nie zmienia aż tak dużo, bo Jarvan dalej będzie użyteczny, nieważne czy jest do przodu, czy jest do tyłu. Natomiast Lucian teoretycznie szybciej będzie mógł mieć pierwszy przedmiot, ale teraz Prime w nie najlepszym miejscu znajdzie go tutaj bombalego dnami. Jeszcze wejście Slack and Drag, no i Prime jest martwy. Blaze'owi została podarowana kolejna eliminacja i to nie są najlepsze wieści dla NL Teamu. Tak, jest w sytuacji, która była jeszcze chwilę temu remisowa. Nagle okazuje się, że Adam Westcorp ma tutaj przewagę. Faktycznie strasznie dziwna pozycja ze strony Prima. Nie do końca wiem, co robił na tej rzeczce w tamtym momencie, ale po prostu musi się aktualnie zastanowić raczej nad tym, co zrobił i grać dalej, bo nic się z tym nie będzie w stanie zrobić. Raczej tylko po prostu NL Team będzie miało gorzej na tej dolnej alejce, bo jest szansa, że Blaze po następnym recall wróci z jakimś serrated Dirkiem, ale to jeszcze zobaczymy. Tak, takie też się pojawiają, natomiast no to jest pokłosie tego, że Hunter próbował powalczyć tutaj o dolnego kraba bez priorytetu z dolnej alejki, natomiast w tym samym momencie podbiera obozy z lasu Vi, która zmierza już w stronę smoka, zmierza w stronę dolnej alejki, bo tutaj zdaje się, że Dżemik z Cerfusem mają priorytet, dzierżą tę pałeczkę, no i pierwszy smok trafi do NL Teamu. Tak to wygląda, a to by zwiastowało, że wszystko pozostaje trochę w granicach tego, co znamy ze statystyki z fazy grupowej, czyli NL Team, bardziej smoki,
a Adam Westcorp potencjalnie Void Grabsy. Natomiast Hunter kieruje się również w stronę tego smoka, ale on już jest wzięty, bracie. Już jest troszkę za późno. Dolna Lejka potrzebuje dopchnąć. I ta Vi powoli podchodzi tam. I choć to raczej na pewno nie będzie to dive. Mimo wszystko Brom ma za mało punktów zdrowia. Nie ma co też ryzykować, patrząc na fakt, że jest tam Hunter. I dobrze, nie uda się znaleźć Prima na szczęście, chociaż wyglądało to lekko strasznie. Jednak tym razem uda się mu ujść z życiem bez problemu. Więc na razie wszystko jest okej. Tak, tak, to była kwestia po prostu postawienia wizji głębiej w lesie swojego przeciwnika, no ale już Prime biegnie w stronę Void Grabsów z priorytetem Arals, fala dopchnięta, na recallu jest Sorrow, chociaż teleportacją tutaj będzie mógł dołączyć, natomiast Void Grabsy zostaną oddane. No i zobaczmy, zarówno pierwszy smok, jak i pierwszy zestaw Void Grabsów trafią te obiekty neutralne w ręce drużyny NL Teamu. Więc tutaj delikatna przewaga, jeśli o nie chodzi. Natomiast po drugiej stronie, nie dość, że Serrated Dirk, to jeszcze kawu miecz w ekwipunku Blaze'a, a Effigy z zejściem i ten ostatni czerw chyba nie zostanie zgarnięty przez Prime'a. Tak, ale raczej i tak najważniejsze jest zdecydowanie to, żeby wziąć tego pierwszego, który mimo wszystko daje najwięcej expa. I te Void Grabsy fajnie jak się ma ich dużo, ale mimo wszystko nie robią jakiejś takiej gigantycznej różnicy, na przykład late game'owej jak Smoki, czy mid game'owej jak Herald. Także dla NL Team ważne jest to, żeby wzięli chociażby te dwa. Także ten jeden chyba nie boli ich aż tak bardzo. Czy cały czas Adam Westcorp może dojść do czterech, które dają ci już to wzmocnienie tego spełniającego się termita? A ja patrzę, mi się wydaje, że to górna, środkowa, dolna alejka też mogłyby w niektórych momentach pokusić się o pchanie, o raczej łatwiejsze branie tych plate'ów. Natomiast cały czas mam wrażenie, Hunter jest aktywny, tak trochę w przelocie, straszy Shigiera, który musi odpuszczać trochę. On traci w minionach do Akali, to raczej nie powinno się wydarzyć w takim matchupie. To prawda, mimo wszystko jak widzimy matchup, range postaci i melee postaci, to raczej spodziewamy się, że to ta melee postać będzie do tyłu w creepach. Tutaj mamy odwrotnie. Tam nie mieliśmy często kamery na środkową aleję, więc poza tym przed chwilą, gdzie widzieliśmy jak Shigier miał chyba tam połowę punktów zdrowia, to nie do końca widzieliśmy jak to się tam działo, ale może faktycznie jakaś ta presja tego Jarvana, który nagle z nienacka może wyskoczyć i spalić tego flesza Huayowi, potem dociskać jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Może delikatnie, nie wiem, weszła Shigierowi do głowy i sprawiła, że odpuścił kilka tych creepów. Albo z drugiej strony na przykład Sorrow mógł mieć po prostu świetne wymiany. Znaczy akurat to widzieliśmy na minimapie, że Hunter raz po raz tak w przelocie między górną a dolną rzeką wskakiwał z Flak and Drag, troszkę straszył Shigiera i myślę, że to jest trochę tego pokłosie, ta różnica w creepach, aczkolwiek ona jeszcze nie jest dotkliwa. Quay wróci do tego i to nie będzie dla niego aż tak dużym problemem. Generalnie mamy rozgrywkę raczej spokojną, rozgrywkę raczej równą so far. Natomiast za minutę 25 będziemy mieli kolejnego Drake'a. No i NL Team chciałoby się pokusić o te bestie. Oni chcieliby stakować te smoki, to jest dodatkowy warunek zwycięstwa dla ich i całkiem dobrze skalującej kompozycji. To prawda, a im więcej tych smoków, tym skalowanie będzie jeszcze lepsze. Nie wiem, czy ty zwróciłeś uwagę, jaki to jest smok, bo tutaj widzę, że obserwator trochę na mnie pomaga. Okej, okay, to jest smok chemtrechowy. Okej. Okay. A teraz Serfus, o, dobry błysk. Wow, to tempo uratowało go zdecydowanie. Bo jednak zamknięcie w kataklizmie mógłby w teorii w sumie z niego flashnąć, to jest akurat Brown, bo jakby to była jest Jinx, ale Prime na trupie. Myślałem, że pokuszą się o coś z Aralsem, na to wygląda, olot zagrany, błyskać musi Effigy, jeszcze Ignite do gran dla dodatkowego movement speeda. Natomiast jeszcze się Garen kręci, jeszcze próbował coś tutaj poszukać, a Sparaling Disper zagrany od Shigiera na środkowej alejce i Sorrow zmuszony do palenia swojego błysku. Ale na dole możemy za chwilkę też mieć aktywność od Huntera. Ta alejka w nie najlepszym spocie. Chciałoby to dolna alejka, Serfus, Dżemik dopnąć. Tidal Wave trafia Dżemika, ale nikt za tym nie będzie w stanie zbytnio podążyć. Tak, te zgryzaki były świetne od Dżemika, które sprawiły, że
albo mi się wydawało, albo zostało przerwane flakiem Drakhantera, bo po prostu zatrzymał się na tych zgryzakach i nie był w stanie dolecieć do Brauma, który bez flasha jest bardzo spora szansa, że byłby tutaj martwy, jednak na szczęście udało się temu zapobiec. Tak, ale pokłosiem tego wszystkiego mimo wszystko jest wzięty Drake przez drużynę Adam Westcorp i przerwanie tego potencjalnie możliwego stakowania, a teraz Shigier zaraz może być ponownie właśnie w tym ganku, pod gankiem w przelocie od Kantera. Krótkie wejście, obicie Huey'a, a Alejka jest w nie najlepszym miejscu, ale kanona udało się wziąć. Tak, i tak jak mieliśmy te kilka minut spokoju, tak nagle gank od jednego junglera na topie, praktycznie solo kill na midzie i potem gank od drugiego junglera na bocie i w przeciągu kilku chwil na wskroś całej mapy wydarzyły się rzeczy, które mimo wszystko nie miały większych konsekwencji, bo żadne zabójstwo nie padło. Chyba, że tutaj uda się zgarnąć zabójstwo. System desist nie jest dostępny, Prime nie dojeżdża, natomiast Blaze zmuszony palić swój błysk. To aż tak cię nie boli, ponieważ dysponujesz swoim dashem, natomiast no Steel to jest istotny summoner, którego się pozbawiasz, a Shigier zmierza w stronę dolnej alejki, Cease and Desist zaraz będzie dostępne. Mamy również Super Mega Death Rocket i Blaze z Adoxem zmuszeni, żeby troszkę tutaj oddawać Cease and Desist ciągle niezagrywane, właśnie teraz się pojawia, żeby tego Tidal Wave'a troszkę zniwelować, no i Adox sam na czterech. Będzie próbował tutaj przeżyć, ja nie wiem na ile to jest możliwe. Staki od Brauma nałożone, puzzle rozbite, śmierć Adoxa stała się faktem. Soro przybywa tutaj, ale chyba troszkę za późno. Hunter nic tutaj również nie znajdzie, co najwyżej zgliszcza. Może nawet nie zgliszcza, ale trumny po swoich sojusznikach. I to jest dobre zagranie od NL Teamu. To prawda, bo został spalony flash na Lucianie i dosłownie chwilę później NL Team nie spaliło w sumie to nic, żaden Ultimate, żaden Summoner Spell nie poszedł, żeby w tej wcześniejszej akcji spróbować złapać tego Luciana i dlatego później, kiedy nadarzyła się okazja, od razu poleciał Ultimate odwaj, tam poleciała też rakieta nietrafiona, ale to nie miało znaczenia, był ult Brauma i udało się zdobyć bardzo łatwe dwa kille dla NL Team. Prawda, ten Glacier Fissure nietrafiony, ale to jest świetne narzędzie, żeby też troszkę pozonować się przeciwników. Adox musiał to zdodżować, odejść troszeczkę od tej wieży, co być może ułatwiło tę eliminację. Natomiast jestem bardzo zadowolony, widząc NL Team, które gra drużynowo. Jest od razu call, nie ma Blaze błysku. Prime za chwilę będzie miał swoje Cease and Desist. I od razu Shigier schodzi do dolnej alejki, dokłada obrażenia, wywiera dodatkową presję, a Soro no był tutaj zdecydowanie za późno, żeby jakkolwiek na to odpowiedzieć. To prawda i to też pokazuje, jak duże znaczenie ma priorytet zdobywany na środkowej alei. Kiedy tylko Shigierowi udało się złapać trochę tego oddechu, kiedy nie miał w tamtym momencie Huntera dmuchającego mu po prostu na szyję, to nagle udało mu się zwolnić z tej środkowej alei, dorotować do swojego teamu i po prostu zapewnić mu fragi. Tak jest, dokładnie tak było. No i właśnie. Dolna alejka, czy wychodzi do przodu? Średnio bym powiedział. Wiadomo, jest mandat, jest kolektor. Są te pierwsze przedmioty. Jest ten power spike, który nakreślaliśmy. Ale wydaje mi się, że mogłoby to wybrzmieć troszeczkę bardziej. Natomiast aktywność odleśników przy dolnej alejce. Hunter czaił się na potencjalne gdzieś wejście od Prima. Obaj dżunglerzy, mam wrażenie, doskonale śledzili swoje ścieżki. Obaj wiedzieli, gdzie powinni teraz być. Natomiast Shigier jest pierwszy z zejściem. Blaze odpala Decaling, Tidal Wave również zagrany. Ale to jest Soro, który na Prima może siadać. Kataklizm zagrany, ale będzie w stanie ta Vi póki co jeszcze uciec. Teleportacja scypie się nad dolną alejkę. Cassante zaraz się pojawi, ale Soro po prostu rzuca się na Dżemika. Ale czy nie będzie musiał tego przypłacić swoją śmiercią? Jeszcze Serfus będzie w stanie tutaj zabezpieczyć tę eliminację dla swojego leśnika i to jest sytuacja, która mam wrażenie chyba mimo wszystko troszkę lepiej wyjdzie dla Adam Westcorp, bo w tym momencie Garen mocno nacisnął na środkową alejkę, na tę wieżę pierwszego poziomu. To prawda, jest to też dodatkowe zabójstwo dla Akali, która mimo swojej śmierci, chociaż czy też śmierci nie poniesie Prime,
No, ja nie wiem, kto tu kogo goni, kto tu kogo ściga. Nagle Fiji trochę z łowcy stał się zwierzyną, bo Aral ściga go, ale nie trafia tym podbiciem. Niestety dla NL Teamu, a reperkusje tego na bocie mogą być straszne. Ale teleportacja po prostu zostanie kupiona od Shigiera, aczkolwiek to też jest duża wartość. To prawda, i czym... Uda się może przypadkiem tutaj kogoś jeszcze złapać? Nie, ten bąbel ostudzi, i to praktycznie dosłownie, zapały NL Team. Ale tak jeszcze wracając do tego, co się wcześniej wydarzyło, to tutaj chyba jest problem z tym Garenem. Jeżeli on nie jest w stanie znaleźć tych obrażeń, żeby wyeliminować od razu jeden cel, to nagle musi po prostu brać nogi za pas i uciekać jak najdalej się da, gdyż właśnie z łowcy to on się nagle staje zwierzyną. No i... Zobaczyliśmy to. Pierwszy przedmiot dla Fidziego już się pojawił. Strikebreaker zakupiony przez niego, więc póki co to jeszcze jest 0% kryta. Natomiast będziemy obserwować, jak to dalej będzie się kreowało. Natomiast wydaje mi się, że no pojawią się raczej te przedmioty pod tanka. Natomiast gdzieś poza naszą anteną drugi smok przez Adam Westcorp jest podejmowany. Trzeba było się wycofać, trzeba było wydać swoje ciężko zarobione sztuki złota. No i to troszkę zaskakująco z przewagą Adamu Escorp jest. Chociaż, czy na pewno, to tylko statystyki pokazywały, że NL Team raczej częściej w smoki inwestuje. Natomiast Adamu Escorp, mając Dolną Alejkę w postaci Lucia Nami, no, przed grą, tego byśmy się spodziewali. Oni będą brali smoki. Natomiast również wzięli 4 White Grapsy i być może będą mogli na nich kapitalizować. A środkowa Alejka została przez Garena bardzo mocno nadwyrężona, ale teraz zagrywany Herald na midzie. Jednak zostaje rzucony także Ultimate Nami i NL Team po prostu zostaje przegoniony, chociaż na Herald uderzy. To jest bardzo duża wartość, wydaje mi się, żeby zniszczyć środkową aleję. Ja nie wiem, czy to nie była trochę strata twojego Tidal Wave'a, bo ta wieża i tak by upadła w momencie, w którym Herald w nią uderzy. O, Tidal Wave nie miał opcji powstrzymać tego Heralda od uderzenia, natomiast Prime się napina. Być może w Countera iść będą, ale teraz Dżemik zostawiony sam na Garena. Ta Jinx absolutnie bez szans, ale Glacial Fissure zagrane i Hunter po prostu będzie martwy. Tak i nie, no niestety Hunter znalazł się po prostu po złej stronie barykady. Prawdopodobnie chciał pomóc Fidziemu, który nie potrzebował tej pomocy. W końcu mogliśmy w tej grze ujrzeć prawdziwy urok Garena, który wlatuje w tą biedną, bezbronną Jinx bez swojego Brauma. Jedno ku, jedno zakręcenie się. Jedno, w sumie ich było tam pewnie dużo, Ultimate dorzucony i Dżemik musiał ponieść tutaj śmierć. Tak, bo pamiętajmy, im więcej posiadasz atak speeda, tym więcej się kręcisz ze swojego judgmentu, a tam już Zeal, Berserkery były jeszcze wcześniej, to był pierwszy w ogóle zakup. No i dodatkowo, mając swój courage dostępny, przyjmujesz dużo mniej obrażeń. No i Jinx po prostu bez szans, zakręcona na śmierć, wkręcona w podłogę, tak można by powiedzieć. Natomiast czy to zmienia aż tak dużo? Na przestrzeni mapy wydaje mi się, że nie, bo ta wieża na nabocie nie została wzięta tak całkowicie, jednak wydaje mi się, że to jest najbardziej problem osobisty dla Jimmyka, że stracił expa. Nie był w stanie w tym czasie zarabiać pieniędzy z creepów i widać to chociażby w ekwipunkach obu strzelców, że Blaze chodzi już po Summoner Sleep z dwoma itemami, jest i ten kolektor, jest i Infinity Edge, podczas gdy Jemik posiada tylko ten właśnie Infinity Edge. To chyba trochę też pokłosie First Strike'a, natomiast... Tak, tak, to na pewno. Natomiast dostępny jest Baron Nashor, ale póki co po niego żadna z drużyn nie sięgnie. Prime będzie szukał potencjalnie Soroa, co się jednak nie wydarzy. Natomiast Shigier, mając już dwa przedmioty, dostępny jest ten Blackfire Torch. Sporo obrażeń już w jego arsenale jest dostępnych. To prawda. A jeszcze jeżeli chodzi o tego Barana, to wydaje mi się, że dopóki nie wstanie smok, raczej żadna z drużyn nie czuje się na tyle pewnie, żeby nawet próbować zbaitować swojego przeciwnika, że hej, robimy na Shora, ale tak naprawdę to możemy obrócić się z wami bić. Ewentualnie Baron może być taką nagrodą za wzięcie też smoka, który właśnie pojawi się za 1,5 minuty i za wygranie walki na nim. Także raczej nasze oczy będą zwrócone póki co w tą Dolną Aleję. Tym bardziej, że o tym nie wspomnieliśmy, to jest Infernal Soul dla którejś z drużyn. To są smoki infernalne i tak jak mówiliśmy, hej,
W przyszłości wyobrażeń, tak, jeżeli będą atakowali te smoki piekielne, wtedy problem może zniknąć. No właśnie, natomiast kto w tym momencie jest lepiej predysponowany do zwycięstwa w takiej walce 5 na 5? Obserwujemy, co tu się pojawia. Zawodnicy wychodzą już z bazy, to Underglass Mirror. Nic kluczowego, nie pojawiło się nowego w ekwipunku. Bo patrzę tutaj, no są dwa przedmioty dla Lucjana, ale nakreślaliśmy to, raczej krótkim zasięgiem on operuje. Mamy Akali, która z Sigarem, z Angardem może zamknąć się na chwilkę w tym efekcie stazy. A po drugiej stronie dwa przedmioty Vi, dwa przedmioty Kasante, dwa przedmioty Huey. Kto wygrywa 5v5 na smoku potencjalne? Oj, zobaczymy, bo możemy tego 5v5 nie zaczekać, jeżeli tutaj no jakoś właśnie, zostanie właśnie, bo Shiger zengage'owany. Prime zamknięty w kataklizmie, ale to chyba drużyna niebieska, która będzie w stanie tutaj wygrać, mam taką wrażenie. Mam takie wrażenie, bo co prawda Shiger padnie, ale Sorrow z Hunterem poskromieni zostaną. Ale czy nie może Addox, Effigy i Blaze próbować tutaj łapać przeciwników? Teoretycznie by mogli, ale nie zdecydowali się na to. A w tym momencie, chociaż Effigy odpala się, wybiega po prostu w Prima, jest zagrywana teleportacja i to bardzo mocno ostudzi jego zapędy. Tak, jeżeli to nie jest Huey, jeżeli to nie jest Jinx, Garen może mieć naprawdę spore problemy z one-shotowaniem któregoś przeciwnika. Także w momencie, w którym Huntera nie ma na mapie, Zorowa nie ma na mapie, to powinien być raczej łatwy smok dla NL Team. Tym bardziej, że idzie kolejna teleportacja, Huey tutaj za moment się pojawi, nawet mimo tego, że upadł i choć ten smok się zresetował, ale to raczej nie powinno mieć znaczenia. Ale chyba będą próbowali tutaj walczyć, jest teleportacja od Sorrowa, zaraz pojawi się tutaj Hunter, ale to już będzie troszkę musztarda po obiedzie, bo ten smok wzięty, tylko czy będą w stanie stąd jakkolwiek wyjść? Prime już wyeliminowany przez Blaze'a, a Rals nie dysponuje swoim błyskiem, ale na niego nie będą czyhali przeciwnicy, natomiast Baron Nashor jest dostępny i nie ma Prime'a, nie ma przeciwnego leśnika, nie ma Smite'a. Bo ten potężny fioletowy obiekt można się teraz udać. Tak, i niestety ze wszystkich osób z NL Team to właśnie Prime poniósł śmierć, gdzie przygrzmocił trochę się głową w ścianę tamtą i został łatwo wyeliminowany, ale jednak mimo wszystko NL Team ma 4... Addox musi błyskać, Effigy się rozpędza, siada na Jemika, ale nie będzie w stanie go wyeliminować. Shiger cały czas się trzyma, Perfect Execution zagrany, ale on ostatecznie zostanie wykończony przez Blaze'a, ale podobny los spotka te Akali. Jinx zgarnęła tutaj dwie eliminacje dla siebie, dużo złota, no i przede wszystkim Baron Nashor nie może być brany przez żadną Escorp. Tak, i to zdecydowanie udało się NL Team wybronić z tej sytuacji. To jest ciekawe w ogóle, bo to znowu padają, znowu to jest 2-1. Znowu pada tutaj Shiger za Huntera i Sorrowa, także mamy praktycznie identyczną sytuację, co jeszcze chwilę temu mieliśmy na dolnej alejce. Ale najważniejsze jest to, udało się powstrzymać tego Barona Nashora. Adam Escorp nie zgarnie tego fioletowego wzmocnienia i póki co raczej mamy spokój. To, co miało zostać wzięte, czyli ten smok, zostało wzięte, więc wydaje mi się, że przez najbliższe 3 minuty, o ile jakaś drużyna nie będzie próbowała czegoś szukać, albo któraś z nich nie popełni błędu, raczej powinniśmy mieć spokój. No właśnie, tym bardziej, że 3 przedmioty na Lucianie są też trochę przerażające i mogą odstraszać. Natomiast tutaj taniec naszorowy troszkę się mimo wszystko będzie odbywał. Wizję chcesz tutaj przejąć, nie możesz oddać jej przeciwnikowi, bo co jeśli nagle zrobi scyniki Barona, aczkolwiek teraz Serfus, czy on nie jest w złej pozycji? No jest brałem, jest dosyć wytrzymałą bestią. Tutaj nic się wielkiego nie stanie. Tak, tarcza postawiona, jeden wielki znak, nie przyjdziecie tędy, więc ten... Pan z zimowego Freylordu ostudził zapały. Od flanki wchodzi, jest Cease and Desist, jest one-shotowany, został Lucian. Szkoda, że ten shutdown w ręce Brauma, ale to jest sam fakt, że nie ma Luciana teraz na mapie. Jest chyba wystarczającą nagrodą Prime, jeszcze Shiga Effigiego. On musi unikać obrażeń tym blastcodem, uciekać stąd. No i to otwiera teoretycznie Barona Nashora dla drużyny niebieskiej. NL Team ma go w miarę szybkiego z Jinx.
z Huejem, który również sporo obrażeń tutaj będzie w stanie dołożyć. Pytanie, czy jest opcja na Steel Hunter. Już Chorągiew, zagrana do środka, dociąga się i będzie w stanie to zestilować. Chociaż sam przypłaci to swoim życiem. Kolejne złoto w ręce Dżemika, ale to jest wymiana, na którą jesteś gotów. A Serfus, no bracie, co ty chciałeś tu zrobić? Serfus się poszł straszliwie. Oj, to taka trochę chlisangówka była zagrana, przerywanie Ricoli. No, trochę przesadzone to przerywanie Ricoli jednak, tym bardziej, że na jego głowie był shutdown. Prawdopodobnie ze względu na to, że wcześniej on sam zgarnął nagrodę z głowy Blaze'a, tak teraz dodatkowe pieniądze wpadły na konto Effigiego, który teraz musi się mimo wszystko trochę pilnować. Tak, aczkolwiek ja mam wrażenie, jakby Effigi sam się też poczuwał. On już w 16 poziomem pierwszy na Summoner's Rift, a teraz zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. No i proszę, oddaję ci głos. Tak, no to widzimy, Hunter wratuje, próbuje go wyeliminować jak najszybciej się da, ale nie udaje im się to. Smite zostaje zagrane idealnie i poza tym, że tutaj ciężko stwierdzić, co właśnie próbował robić Serfus, trochę niezbyt, nie najlepsze zagranie mimo wszystko z jego strony. Tak, po stronie Adam Westcorp, wydaje mi się, że sporo szczęścia było mimo wszystko w tej sytuacji, bo jednak z tym Huejem, z tą Jinx, Enetim mogło mieć na tyle wystarczająco obrażeń, żeby próbować złączotować Huntera. To im się jednak nie udało i to wzmocnienie jest po stronie drużyny czerwonej. Serfus troszkę znowu zbyt wysunięty do przodu. Krótka teleportacja od Sorrowa na flankę, ale Braum powinien być tutaj martwy. Zagrywany Redemption, ale to nic nie zmieni. No i bez swojego wspierającego przez najbliższe parę chwil drużyna NL Team będzie musiała opierać się tym nadciągającym oblężeniom i przede wszystkim to chyba sprawia, że nie możesz zawalczyć o smoka. Oj, raczej nie. Mimo że Shiger ma teleportację, to musiałby się cofnąć, mając połowę punktów zdrowia, co nie jest za dużo. To jednak tak, widzimy, że NL Team raczej nie będzie na pewno próbowało podchodzić pod tego Drake'a. Kierują się bardziej w stronę górnej alei, może żeby wziąć tego towera, zdobyć jakieś złoto z mapy. Ale aktualnie to jest postawione Adam Westcorp w punkcie duszowym, z duszą infernalną. No właśnie, to jest niezwykle ważne, ale Cease and Desist zagrywane w Sorrowa, aczkolwiek Perfect Execution uratuje jego życie, a w tym samym czasie Effigy wziął w wieżę na dolnej alejce, to za tier 2 dużo większa nagroda, 700 sztuk złota, ale coś, co mnie niezwykle cieszy. Złoto jest de facto even w 29 minucie. To prawda, mimo że widzimy tą przewagę aktualnie na mapie raczej dla Adam Westcorp, głównie ze względu na tego Nashara, to jednak nie widać tej różnicy w złocie. Te 500 sztuk złota, 400 sztuk złota przewagi, wydaje mi się, że to mogą być pieniądze dodrukowane nawet przez First Strike, czyli to takie trochę oszukane złoto. Także, ale to też prawdopodobnie pokłosie tego, że ta Jinx jest i mimo wszystko nafidowana. I to tak naprawdę dużo. Czy naprawdę? Bo ja patrzę, widzę 3 przedmioty plus buty. Patrzę w drugą stronę, na ekwipunek Lucjana. 3 przedmioty, ja wiem, buty troszeczkę tańsze, ale Zi już jest dołożony. Więc w stosunku do przeciwnego strzelca ta Jinx nie wygląda aż tak dobrze. Natomiast chyba masz rację, bo w tej kompozycji, jeśli nie zostanie zamknięta w kataklizmie od Huntera, nie dysponując swoim błyskiem, ona zostanie zwanshotowana, a jest niezwykle ważnym elementem i stanowi tak naprawdę o obrażeniach w tym momencie NL Teamu, bo Shiger 3 przedmioty, 3,5 przedmiotu ma, natomiast sam chyba nie będzie w stanie unieść tego teamfightu, jeśli się wydarzy. Oj, widzieliśmy także już i różne rzeczy po stronie Huaya w late game'ach, który sam bronił nagle gołego Nexusa przed przeciwnikami, ale tak, ta Jinx, mając 3 przedmioty w 30 minucie, jest w końcu stała się takim prawdziwym postrachem dla Adam Westcorp i będą próbowali ją wyeliminować i też mają ku temu kompozycję, tak? Mają Garena, mają Akali, która
jest po prostu asasynką i może próbować znaleźć tą osamotnioną Jinx, która wysunie się o krok za daleko. Mają też Jarvana, który może próbować ją zamknąć. Tu jest naprawdę dużo narzędzi, żeby próbować złapać Jinx, ale zobaczymy, na ile Adam Mascot będzie je w stanie wykorzystać. No właśnie, bo jeśli chodzi o egzekucję tych draftów, no to po drugiej stronie po to jest Serfus na Braumie, żeby te Jinxy chronić. Mamy potężne AOE efekty kontroli tłumu od Shigera, żeby nieco te Jinx pobronić. Mamy Cease and Desist od Vi, która może wlecieć w główny cel, w głównego atakującego swojego strzelca i te Jinx pobronić. Mamy Ralsa, który też troszkę jako taki bodyguard, trochę bliżej swojego carry może pograć, żeby pobronić te Jinx. Także jest jak się bronić, aczkolwiek teraz Cease and Desist zagrywany offense, Glacial Fisher zagrane, Hunter z problemami, Hunter wyeliminowany po celnej rakiecie od Jemika i to jest Hunter, który upada po raz piąty. Ale Fiji tak. Jest na flance. I tego musi się pilnować N-Team, żeby ta Jinx nie została wyłapana. Jednak są, zostali poinformowani o tym, że hej, Garen szuka flanki i teraz znają pozycję wszystkich przeciwników na mapie. Nie ma junglera, a to oznacza tylko zielony sygnał na Barona, na Shora. No właśnie, aczkolwiek Prime z Serfusem, mam wrażenie, tutaj będą chcieli zabezpieczać robienie tego na Shora, żeby nikt z przeciwników nie był w stanie tutaj podejść, aczkolwiek FG szuka flanki, decaling odpalone, ale brakuje ci smite'a, no i zgarnięty Baron na Shore. Ja niewiele widzę, przyznam się szczerze, aczkolwiek all out zagrany, no i Jemik cały czas przy życiu. A to najważniejsza informacja dla całego NL Teamu. Tylko Serfus został tutaj poświęcony, a Baron Nashor ostatecznie wzięty. Tak, i Jemikowi na dosłownie skrawku punktów zdrowia udało się uciec, jednak to jest najważniejsze. Bywało, wiadomo, różne dziwne kradzieże na Baronach, ale jednak bez smite'a jest to bardzo trudne, także NL Teamowi kosztem tylko Serfusa udało się zgarnąć tym razem to fioletowe wzmocnienie na ich korzyść i zdążyli wrócić. Uwaga, System Desist jest nagrywany w Blaze'a, on sporo obrażeń dostał na sam początek walki od Jinx, ale nie udało się go wyeliminować i sam weźmie jego oprawcę do grobu, ponieważ Vi poskromiona, Prime martwy, nie udało się znaleźć Luciana, ale... A to też oznacza, że nie będzie Vi na smoka. No właśnie, a to smok, który daje ci potencjalnie duszę, ale Hunter no dysponuje swoim porażeniem i nie wiem, co myślało sobie tutaj NL Team, ale Jemik cały czas się trzyma przy życiu na backline, ale Fiji ścigać go będzie! No i razem Akali będą w stanie go poskromić, Sorrow rozpędza się i w stronę Brauma już leci, również decaling. Blast Cone'em nie uratujesz się, Braumie, chociaż ostatecznie udało się z tego wyjść cała. FG jeszcze się trzyma, wyciągnięty all-outem i poskromiony. 700 sztuk złota trafia na konto Aralsa, ale to jest nagroda pocieszenia, bo pewne szkody zostały już wyrządzone. Tak, i teraz to NL Team jest postawione w takiej naprawdę pozycji, w której muszę uważać, bo Adam Wescott może nawet próbować skończyć grę tutaj. Tak, nie ma Jemika, do którego jest jeszcze kilkanaście sekund, tak samo do Shigera, jednak Adam Wescott nie będzie ryzykować, na spokojnie wezmą ten jeden środkowy inhibitor. Będą się cieszyć tym, że mają Infernal Soula na swoim koncie i dokupią jeszcze, załóżmy, ewentualne przedmioty i wtedy jest szansa, że przy jednym dobrym teamfajcie ta gra będzie wygrana na ich korzyść. No właśnie, jeśli masz misję, zone-shotujmy Jinx, zone-shotujmy Huey'a, no to dusza infernalna jest bardzo dobra do tego celu, bo jeszcze więcej obrażeń masz, a Sorrow, który bardzo mocno polega na obrażeniach eksplozywnych. Ale tak naprawdę Blaze, mający wzmocnienie z mandatu od Nami, również dużo tych eksplozywnych obrażeń w króciutkim czasie będzie w stanie w ciebie wpakować. No i FG. Wszystko może to kończyć noksjańską, demacjańską sprawiedliwością, co tu już wjeżdżam z Noxusem. Aczkolwiek no właśnie. Dusza została zgarnięta, pewna przewaga jest, ale nie wiem, czy u ciebie również. Ale ja pikselozę widzę straszną i nawet... Ja też. Właśnie też się zastanawiam, czy to wina mojego internetu, czy to wina czegoś innego. Jinx ma Immortal Shield Bowa! Nie!
Czyli tylko mi się wydaje, że ten item jest totalnie useless na Jinx? To jest... Nie da, ale... Ale to... co, nie ma lepszego przedmiotu? Typu RFC? Oj, wydaje mi się, że po prostu Jemik stwierdził, że zadaje wystarczająco obrażeń i tylko jedyne, czego potrzebuje teraz, to przeżyć, ale przeżyć to teraz potrzebuje... To Prime jest? Tak, to jest Prime! No i jemu się ta sztuka niezbyt uda, bo Sorrow poskromi go i weźmie do grobu. Waj, póki co nie powalczy nam na Summoner's Rift. Oddanie życia za Red Buffa w 30 którejś minucie? To nie jest raczej najlepszy pomysł. Brzmi całkiem mocno półśrednio. Brzmi solo kolejkowo. Tak, tak, tak. To jest ten typowy moment na solo kolejce, kiedy myślisz sobie, dobra, przegrywamy, pograjmy bezpiecznie, może uda się znaleźć nam do walkę, po czym widzisz, jak twój leśnik umiera za czerwone wzmocnienie, nawet niekoniecznie go biorąc, a nawet jeśli by je wziął, no to zaraz oddaje przeciwnikowi wzmocnienie z siebie. Natomiast patrząc na przedmioty, jeju, Effigy kupuje jeszcze Serpent z Fanga. Tak? Nie pomyliłem nazwy przedmiotu. Na letality, na przebijanie. No, tak. Okej, okay, super, super, bo bałem się tego strasznie. To są tarcze, którymi dysponuje Arals. To jest tarcza, którą dysponuje Prime, którymi dysponuje Shiger. To jest Locket od Serfusa. Więc te tarcze, to jest fajny efekt, to jest fajna adaptacja do tego, czym dysponuje przeciwnik. Czy przypadkiem nie mówiliśmy o tym, że Shilbo daje tarczę i że Shilbo ma pomóc przeżyć Jemikowi trochę dłużej? Nie w momencie, w którym ta tarcza nie będzie miała znaczenia i dorwie się do niego ten Garen z Serpent z Fangiem. Także naprawdę bardzo dobry itemizowanie się ze strony Effigiego, a teraz może być dobre zabójstwo z jego strony. No i mu wysadzony, a teraz jeszcze Hunter wchodzi w Serfusa, ale ten dosyć tankowaty, mimo Redemption w jego ekwipunku, aczkolwiek to znowu Prime, który ginie bardzo szybko. Effigy wchodzi w przeciwników. Jest Hunter już na Jinx, no i Jemik już nie jest z nami obecny i całe NL Team pochowane do grobu, bardzo głęboko, przez Garena wkręcone, no i zdmuchnięte, może nie zdmuchnięte, ale aż teraz mi brakuje słowa, ale odpłynęli razem z falą od Adoxa, bo to jest Adam Westcorp, który wygrywa pierwszą mapę, moi drodzy. I czyżby to miała być niespodzianka, czy tylko trochę powtórka z rozrywki z dnia wczorajszego, kiedy to drużyna, która była underdogiem, wygrała pierwszą mapę, końcowo przegrać 2-1 całą serię. O tym będziemy się przekonywać w najbliższym czasie, ale Adam Westcorp dowiozło. Tak, i okazało się, że jednak ten team comp został naprawdę dobrze wykorzystany. Garen okazało się, że jakimś cudem naprawdę potrafi działać. Widać było to i wtedy przy tej walce na ostatnim smoku, że udało się złapać Jinx i teraz udało się wyłapać Prima, gdzie NLT musiał grać 4v5, ta Kali też zrobiła swoją robotę i wow, tym trochę szalonym, takim ryzykownym na pewno team kompem, Adam Westcorp zgarnie zwycięstwo. No właśnie, ale przez długi czas ta rozgrywka była bardzo, bardzo równa. Jeśli ktoś troszkę był na prowadzeniu, to bardzo, bardzo nieznacząco. I ja się zastanawiam, czy styl Barona Nashora nie był kluczowym momentem w tej rozgrywce. Jest taka szansa, bo sprawiło to, że chociażby została wzięta ta tier 2 na bocie, został bardzo podbudowana kieszeń Effigiego, dużo pieniędzy naprawdę wleciało wtedy na jego konto i może też Adam Westcorp wtedy nabrał takiej pewności siebie, takiej wizji, że hej, są w stanie wygrać, są w stanie wyłapać tą Jinx jakimś cudem i okazało się, że te domysły, te nadzieje zostały przelane na papier i stały się czymś rzeczywistym. Więc... No właśnie, ja widzę przede wszystkim to, że Baron Nashor to mógł być moment, w którym NL Team nagle bardzo odskakuje w złocie. Ten moment się nie wydarzył, tylko złoto utrzymało nam się na równi, aż do momentu, w którym Adam Westcorp dysponowało odpowiednią ilością obrażeń, żeby carry przeciwnika wymazać w oka mgnieniu, żeby właśnie
Razem z całą falą od nami odpłynęła również Jinx, Summoner's Rift i istnienia w tych walkach drużynowych. I wydaje mi się, że to mógł być kluczowy moment. MVP tej mapy, według ciebie? W sumie ciężko stwierdzić, tak. Może pójdę drogą eliminacji. Raczej Hunter odpada mi w tym wypadku. Botlane był stabilny, więc wydaje mi się, że mimo wszystko FEG będzie chyba tutaj takim kandydatem ze względu na jedno wyłapanie, na drugie wyłapanie, na trzecie wyłapanie. Po prostu pokazał to, jak powinien działać Garen, co nieczęsto na przykład widzimy w proplayu, taki Adam sobie pikuje tego Garena i czasami w ogóle to nie wychodzi, a tutaj nie Adam z LEC, tylko Adam Westcorp postanowiło go wybrać i okazało się, że zadziałał po prostu wybitnie w rękach Effigiego. Tak, to był kluczowy moment, ten steal, który wydarzył się od Huntera, aczkolwiek jeśli chodzi o tę rozgrywkę, może nie był najlepszy, aczkolwiek wydaje mi się, że skreślenie go na samym początku jest trochę krzywdzące, bo at the end of the day robił dokładnie to, co miał robić, czyli zamykał Jinx. To w sumie też racja. Natomiast czy Blaze z Addoxem zagrali jakoś wybitnie? Wydaje mi się, że zagrali okej. Okay. Właśnie też wydaje mi się, że tak jak Hunter zrobili to, co musieli zrobić, nie było jakichś wow, niesamowitych wyłapań ze strony Luciana i Nami, które czasami się potrafią w jakimś midgame wydarzyć, ale zagrali poprawnie, to jest najważniejsze. Czy Sorrow zagrał wybitną mapę? Zagrał mapę naprawdę bardzo dobrą, ale czy wybitną? Nie wiem. Ale chyba faktycznie skłaniałbym się w stronę Effigiego, bo łapał dobre pozycje. To były dobre flanki. W dobrych miejscach był w stanie się znaleźć, by zadawać te kluczowe obrażenia. Szczególnie przypominam sobie taką jedną walkę w zachodniej ćwiartce Summoner's Rift, kiedy nagle był w stanie usiąść i na Huey'u, i na Jinx, i to zrobiło bardzo dużą różnicę, więc myślę, że Fiji jak najbardziej zasługuje na nagrodę MVP. Chociaż na początku miałem wrażenie, że no, ten Garen nie wyjdzie. No, ten Garen nie zrobi różnicy. Ale na koniec dnia okazało się, że Garen też mocny potrafi być. Tak, bo zazwyczaj jednak kojarzymy, że jak Garen coś dużo robi, to musi wyjść do przodu ze swojej alejki, prawda? W alejce był 0-0. 0-0-0. Nie był w stanie tam złapać żadnego solkiela na Kassantę. Wiadomo, na Kassantę jest to dość trudna czynność. Potem tutaj jakieś wyłapanie, tam próba była złapania Prima na rzece, która zakończyła się niepowodzeniem i tak dalej. I można było zasiać wtedy te wątpliwości, czy hej, nie byłby tu lepszy jakiś inny champion, który mógłby próbować robić coś więcej, ale się okazało, że FG po prostu stwierdził, że zburzy to całe postrzeganie, że my nie mamy racji, on nam pokaże, jak działa Garen, nawet jeżeli nie wyjdzie do przodu z topa, więc... No właśnie, bo bałem się, że nawet na alejce może być spoko, ale później być może nie znajdzie dla siebie miejsca, natomiast FG po prostu dobrze się poruszał po mapie i trzeba go za to wyróżnić. Natomiast 1-0 dla Adam Westcorp. NL Team musi czegoś poszukać innego albo troszkę dostosować swoje wykluczenia do tego, co Adam Westcorp nam pokazało na tej pierwszej mapie. I zastanawiam się, gdzie z punktu widzenia NL Team powinni szukać jakiś korekt w swoim podejściu do tej rozgrywki. Właśnie ciężko w sumie czegoś szukać, bo NL Team raczej nie popełniło dużo błędów. Poza wyłapaniami jakichś konkretnych graczy, to nie było żadnych takich gigantycznych błędów makro, ani też wydaje mi się, że wszystkie postacie tak jak miały działać, to zadziałały, robiły to, co miały robić. Także ciężko chyba będzie szukać jakichś rozwiązań w drafcie dla NL Team, żeby dobrać dla nich coś, załóżmy, lepszego. Ewentualnie właśnie można próbować wykluczać, nie wiem, szukać bana Garena może? To brzmi trochę abstrakcyjnie, patrząc na ilość czempionów, które są dostępne i które też należałoby wykluczyć, ale może jest to jakieś rozwiązanie? Zobaczymy. Wydaje mi się, że jeśli pikujesz Jinx na B1, to dobrze, żeby nagle się nie okazało, że cały przeciwny team w sumie to fajnie działa w Jinx i można ci ją one-shotować. Natomiast też jestem ciekawy, którą stronę mapy wybierze NL Team, bo teraz oni
po porażce. Okej, okay, dostajemy informację od naszej kochanej, wspaniałej i najlepszej produkcji, że NL Team będzie grało z Red Side'u, więc to jest B1 przekazane w ręce Adam Westcorp. Więc możemy się już nawet teraz zastanowić, po co Adam Westcorp może chcieć sięgnąć na B1. W teorii zawsze jest ten Huey. Nie wiem, czy chcesz pikować na B1 Huey'a, ale jest to jakaś opcja. Wiadomo, może to być jakiś AD carry. Jeżeli korki będzie otwarte, to pewnie korki, ale raczej wydaje mi się, że nie zobaczymy dzisiaj w grze na zasadzie grania korki, tylko spędzi po prostu cały czas na ławce wykluczeń. Czy to znaczy, że Caitlyn również? Caitlyn wydaje mi się, że również. No właśnie, więc troszkę po inne wybory będą musieli sięgnąć. Natomiast wydaje mi się, że na przykład Huey pojawi się że we wszystkich draftach tej serii, ale ja się zastanawiam jeszcze nad tymi leśnikami mocnymi w patchu 14.10. Czy to teoretycznie nie mogłoby być B1 poświęcone Hunterowi i trochę podejście nie leśnik do linii, tylko linię trochę bardziej do leśnika? Bo Adam Westcorp dosyć często nam prezentowało trochę taki styl. To było parę map z Viego, trochę map z Karthusem. Nocturne też się pojawiał, czy Brand w lesie. I wydaje mi się, że Hunter może być carry w tej drużynie. I mogą dla niego zostawić B1. To prawda, ale z drugiej strony wtedy możemy zobaczyć podobną sytuację, jak zobaczyliśmy z Jinx, że hej, wybierasz carry leśnika, ale z drugiej strony łatwo go wtedy skontrować. Także jest to także ryzykowne podejście. Jest to opcja, ale wydaje mi się, że lekko ryzykowna. No właśnie, ale kurczę, powiem wam, moi drodzy, jestem naprawdę ciekawy, bo w momencie, w którym jesteś 0-1 w serii BO3, no już nie ma miejsca na błędy, nie ma miejsca na potknięcia i zastanawiam się, czy NL Team uderzy nam tutaj w swoje komforty? Może dostaniemy Atroxa od Aralsa, ale przede wszystkim, no oni grają po Red Side'zie. Czyli dostaniemy klasyk R5 Arals, prawdopodobnie się nam wydarzy. Atroxami, Olafami straszył będzie. A teraz jak o tym myślę, to ponownie troszkę wystawia nam na świecznik Jarvan. Tak poniekąd rozpatrując to, czym Arals grać lubi i jak bardzo drużyny, w których Arals się znajduje, lubią grać z Red Side'u. Bo to też widzieliśmy w rozgrywkach akademickich, zarówno w polskim Edu Esports, jak i w rozgrywkach europejskich, w University Esports Master. Drużyna NL Team bardzo lubiła, drużyna NL Team i Politechniki Białostockiej, w której Arals grał, to są drużyny, które lubiły grać po Red Side'zie, ponieważ takie agresywne, dociskające wybory to pewna wizytówka Aralsa i jeśli on widzi, że Olaf siedzi i może nim zagrać, to nie będzie wahał się po Wikinga sięgnąć, będzie nim miażdżył rozgrywkę, no. Na Olafie wygląda świetnie, na Atroxie podobnie, więc może tutaj jest to, czego NL Team będzie chciało poszukać. Ralsa nie na tanku, chociaż Kassanta jest trochę tanko, bruzero, asasynem, trochę wszystkim, bo... Tak, ta słynna pasta Showmakera. Tak. Aczkolwiek no, już dostał 2137 nerfów. Doliczając więc... buffa jakiegoś ostatniego. Tak. Natomiast to nie jest ten Kassante. To nie jest ten Kassante, którego znamy z tego, jaki był na początku. No i jakby przez to, jak Kassante wyglądał na starcie, to dałem się umamić i wmówiłem, dałem sobie wmówić, że Evi jest świetnym top lanerem i pociągnie Heretics do wielkich sukcesów. Natomiast okazało się w gruncie rzeczy, że to nie Evi był dobry, tylko grał na broken postaci. Bo nagle w momencie, w którym wchodził w trzech, zabijał dwóch i jeszcze wychodził z tego cało, to nie była kwestia tego, że Evi grał dobrze. Tylko jego postać była delikatnie niezbalansowana, dlatego potrzebowała tak dużej ilości osłabień. No ale właśnie, może NL Team z silnym Aralsem, na silnej, trochę bardziej carry postaci, albo na postaci, która nieco więcej może na górnej alejce przewagi sobie znaleźć,
to może będzie remedium na pewne problemy. To prawda, jednak też pamiętajmy, po tym Garenie z poprzedniej gry widzimy, że FG może próbować podnieść tą rękawicę, że to nie tak, że odda top lane, załóżmy on teraz skoczy na Kassantę i będzie po prostu dociskany przez Aralsa, tylko może próbować zawalczyć, może próbować postawić się temu potencjalnemu Atroxowi, temu potencjalnemu Olafowi i sprawić, że ta górna aleja, tym razem w przeciwieństwie do dolnej alei z poprzedniej rozgrywki, stanie się tym teatrem działań dla obu leśników. No właśnie, ale patrzę na zegar, 50 sekund, mam nadzieję, że po tym czasie wejdziemy już do draftu na drugą grę, bo ta druga gra to może być albo nieco rozchwianie Adam Westcorp i doprowadzenie do 1-1 przez NR Team, albo możemy być świadkami wielkiej sensacji, pierwszego zaskoczenia tych playoffów, bo o ile Cockpit wczoraj zaczęli dobrze, ale na docisk wschodni mocno osłabiony, bez Blessa. Od drugiej mapy wchodzi Bless, no i nagle się okazuje, że docisk wschodni wcale nie jest słabszy od Cockpitu, wręcz przeciwnie. No przejeżdżają się po Cockpicie do końca serii. Dostali swoje błogosławieństwo. Wow, a to było świeże, powiem. To było dobre. Natomiast tak, no szczególnie ostatnia mapa, w której Bless na Atroxie, Haster na Renektonie, zresztą po raz trzeci z jakiegoś powodu ktoś Hasterowi zostawił Renektona na wszystkich trzech mapach. No, trochę zmaltretowali Cockpit i to był ostatni występ Serka między innymi na scenie semi-pro jako gracz. Natomiast no właśnie, NL Team nie ma miejsca na błąd. NL Team musi dowieść, no i musi dowieść też w drafcie, bo widzieliśmy to, te late game'owe walki, to trochę pokłosie draftu, gdzie nagle się okazało, że Jinx jest one-shotowana, tak jak tylko może być one-shotowany AD Carry. No to, i to, pytanie, ja jako gracz AD Carry coś o tym wiem. Czuję to na własnej skórze. Poczułam ten ból Jemika obecnie. Ale chyba lepiej popatrzył 14-10, nie? Jest na pewno inaczej. Tak jakoś te zmiany, że hej, nie trzeba kupować 5 przedmiotów pod kryta, tylko nagle są 4. I na przykład bardzo ciekawe jest inaczej. Na niektórych czempionach mam wrażenie, że próbuję coś budować i kończą mi się opcje. Mam wrażenie, że tych przedmiotów jest nagle po prostu dziwnie mniej do wyboru. Nie wiem, czy to jest po prostu jakieś, ja sobie to jakoś dziwnie wmówiłam, czy tak faktycznie jest, ale te wybory przez to, że trzeba tych przedmiotów kupować mniej, mam wrażenie, że zostały bardziej ograniczone, przez to raczej będzie się pojawiało mało różnych kombinacji w buildach. Często na przykład teraz pojawia się ten kolektor, kiedy zawsze było, hej, kolektor jest strasznie zły, a teraz widzieliśmy go i na Lucianie, na Caitlyn to jest praktycznie zawsze pierwszy przedmiot, więc po prostu jest na pewno inaczej, ale z drugiej strony wnosi to też pewną świeżość do gry, bo jednak granie AD Carry często się sprowadza do klikania autoataków i nie jest to czasami najciekawsza rzecz do robienia, a teraz jest taki powiew świeżości, taki sam był jak na przykład weszła nowa mapa teraz zmieniona w tym roku, więc... Ale za to teraz my możemy się przenieść już do draftu. I tutaj nie mamy póki co powiewu świeżości, bo zbanowany Karthus, zbanowany Zac, Talia chyba też w banach była na poprzedniej mapie. Caitlyn, pytanie co z tym korkiem naświetlanym przez ciebie? Wydaje mi się, że teraz NL Team będzie raczej go banowało, nie Adam Westcorp, bo jednak bardziej boi się tego korkiego na first picku niż po redside'ie. I też pamiętajmy o Skarnerze. Skarner też był, z tego co pamiętam, banowany w poprzedniej grze w pierwszej rotacji. I okej, jednak Adam Westcorp banuje Karkiego, czyli co, teraz NL Team banuje Skarnera, uścisk dłoni i nad czym się zastanawiamy. Czyli Adam Westcorp ma jakiś plan na B1 i nie był to Korki. I jest to Lucian. Okej, uznać Lucian nami działa. Możemy dalej to grać. Poza tym pamiętajmy, Luciana nie tylko z nami grać możesz. To Milio dalej jakaś hot opcja. Westcorp naświetla nam teraz Huey'a, o którym ja mówiłem, że nie wyjdzie nam z draftów w ciągu tej serii. No i Huey zostaje zlokowany. To jest ważny wybór zarówno dla
jednego, jak i drugiego środkowego. To prawda. I był to jeden z czempionów, który się pojawił w naszych rozmowach, co może być first pickiem dla Adam Westcorp i właśnie się pojawił. Także zobaczymy, czego będziemy teraz szukać dla NL Team. Czy dalej ta Jinx, czy jednak może z powrotem wracamy do tej Vi? Naświetlany jest Jean, to jest też postać, która się pojawia ostatnio w grach i został także wybrany. Weakside bot. Takie pomysły mogłyby tutaj przychodzić. Wspominaliśmy o graniu pod topa? No to możemy grać pod topa z Weakside AD Carry. No właśnie, aczkolwiek Jean nie musi być AD Carry Weakside'owym. Natomiast zabezpieczasz już dla siebie midlanerkę. Orianna zlokowana dla Shigera również ma kontrolny. I teraz będziemy chcieli poszukać też czegoś, jakiegoś czempiona, który dobrze tę kulkę dostarczy w sam środek teamfightu. No ale jak na to odpowiada Adam Westcorp? Jest dobrany Jarvan i znowu mamy dwa niemobilne czempiony po stronie NL Team i ten Jarvan po prostu jest idealnym czempionem znowu. To jest kolejny raz, kiedy ten Książę Demacji dopełnia bardzo ładnie draft Adam Westcorp. Ale jeżeli wspominałeś o tym dostarczaniu kulki, co myślimy o Nocturnie? Jest on opcją, tylko spodziewałbym się gry na topie raczej pod bruzera typu Aatrox Olaf i nie wiem, czy nie musisz zagrać tanka w lesie, natomiast wzięty Jarvan, wzięta jeszcze do tego Jinx, tak myślałem, że na B3 zdecydują się na wzięcie strzelca, żeby za bardzo nie mógł NL Team wybanować tej pozycji właśnie. No i pytanie, na co zdecyduje się NL Team? Bo Jarvan świetnie kulkę dostarcza. On podebrany przez przeciwników i jest Nocturne, o którym mówiłaś. I ten Nocturne jest dla Prima zlokowany. Czyli może jednak nie dostaniemy któregoś z typowych Aralsowych wyborów? A może jednak? Bo na bocie prawdopodobnie do tego Jeana będziemy wobec tego szukali tanka jakiegoś frontline'u, bo coś tutaj musi pobronić te niemobilne wybory przeciwko Jarvanowi. Tak, i to Jeana raczej nie wybiera się tych takich typowych enchanterów. On nie potrzebuje żadnej Lulu, nie potrzebuje Milio. Ewentualnie takim trochę nietypowym wyborem na supporta do Jeana może być Zilean, który był grany chociażby, kiedy to było 2 lata temu chyba na Mistrzostwach Świata, gdzie po prostu Gumayushi jak to prawdziwa wyścigówka biegał z tymi przyspieszonami od Zileana, ale w momencie, w którym mamy już Nocturna w dżungli, szukamy właśnie tego bardziej carry toplanera dla Aralsa, to jednak Serfus powinien nam dostarczyć bardziej bardziej tankującego supporta, jakąś może Leonę, może Alistara, jest Rel także, więc przekonamy się, co tym razem zostanie dobrane. Do Jinx na pewno nie będzie wybrana dla Fidziego niedostępny Rumble, po drugiej stronie wybanowany Renekton. I pytanie, co jeszcze? Obstawiam, że również w górną alejkę uderzać będzie Adam Westcorp. Wydaje mi się, że to jest dobry spot na Thresha dla Addoxa. Tak nieironicznie. No, ale najpierw R4. Wow, okej. Tu będzie jakaś ostra poddymka na suporcie dla Serfusa. Serfus czasami poddymia. No w końcu jest graczem Zaka na suporcie. Mega, mega dobrym. Jest Kasante w ciemno, last pick support. I chce dostać coś naprawdę dobrego. Coś, co będzie świeże. Bo inaczej uznam, że ten draft, ten red side, to R5 zostało trochę zmarnowane. Natomiast po drugiej stronie masz Jarvana. No i jak Jarvan zamknie carry przeciwnika w kataklizmie, no to co jest lepsze, żeby to sfollowować, niż taka staromodna, ale jednak niezwykle skuteczna broń w postaci Unstoppable Force od skały wjeżdżającej w to wszystko, a to też FIGM-u super dużo rzeczy będzie w stanie wystawić, tak? Spiraling Despair, dziecinnie proste wtedy do trafienia i tak naprawdę cały twój arsenał, gdzie dużo jest AOE efektów i dobieramy do tego Rakana, który troszkę się w to wpisuje, takie trochę klaszowe, wombo-kombo kompozycja, gdzie zagrywamy wszyscy erki, trochę w losowej kolejności możemy to zrobić.
może nie tyle erki, ale swoje wejścia, bo Adox, mówimy tutaj o Grand Entrance, ale tu jest dużo takiego wejścia na jedno tempo. No i pytanie, czy Leona dobrze w to wszystko odpowiada? Wydaje mi się, że Leona bardziej tutaj może być pod taką twardą inicjację, bo jednak Enetim nie posiadało takiej właśnie tego prostego wejścia, bo jednak Nocturne może zgasić światło, ale nie będzie on takim idealnym engage'em, nawet z tą kulką Oriany. Cassante też raczej nie jest engage'ującym top lanerem, więc Enetim potrzebował takiego właśnie tego ultimate'a Leony, który zostanie zesłany, ten promień słoneczny z nieba, trafi w przeciwników i pozwoli grać dalej, pozwoli dorzucić ten shockwave ze strony Oriany. Ale tak jak wspominaliśmy o tym, że trzeba dobrać coś takiego dla Syrfusa, co pokaże, że było mu warto oddać tego rozpika. I teraz, czy Leona jest takim czempionem, który sprawia, że jesteśmy usatysfakcjonowani? Nie. Według mnie nie, bo nie odpowiada Leona na problemy, które tutaj. Bo co ja widzę? Atom Westcorp, które można się sprzeczać. Według niektórych lewa, według niektórych prawa kompozycja może być lepsza. Natomiast jedno moim zdaniem jest pewne. Atom Westcorp ma kompozycję do bólu prostą, łopatologiczną. Znajdujemy dobre wejście z Asobem Belforcem, followujemy kataklizmem. Znajdziemy dobre wejście z kataklizmu, followujemy Asobem Belforcem. No nie ma nic prostszego w świecie. I ja nie wiem szczerze powiedziawszy, czy Jhin może grać w kompozycję Atom Westcorp. Ja nie wiem, czy Jhin znajdzie obrażenia. Ja nie wiem, czy Jhin, będący niemobilnym AD Carry, może grać we Flag and Drag, w Cataclysm, w Unstoppable Force'a, spowolnienie od Malphite'a z Kołpaka, czy może grać w Grand Entrance, czy może grać w Charm od Rakana? Nie wiem. I nie wiem, czy może grać w te wszystkie spele jeszcze sfollowowane przez całą gamę, całą paletę, po artystycznym moglibyśmy ująć, od tego artysty z Ioni w końcu. Tak, i nakreśliłeś problem tych obrażeń po stronie Jhina. Ja w ogóle mam wrażenie, że NLT może mieć delikatne problemy z zadawaniem damage drużynie przeciwnej, bo Jhin nie jest stworzony do niszczenia tanków, a mamy dosłownie skałę, mamy Malphite'a, który jest chyba idealnym przykładem postaci, która stakuje sobie armor i może się po prostu śmiać temu muzykowi z Ioni tym razem. Po jednej stronie malarz, po drugiej muzyk. I Nocturne nie zapełni aż tak dużo obrażeń. On jest bardziej właśnie dostarczycielem tej kulki. Wyłączy światło, żeby Atom Westcorp mogło trochę zacząć panikować. I jest ta Oriana, która okej, później może naprawdę robić dużo, ale w tym mid-game'ie, nawet i w tym late-game'ie, wydaje mi się, że NL Team, jeżeli nie wyjdzie jakoś niesamowicie do przodu zalejek, a z tym też mogą być problemy, to zwyczajnie będą no, po prostu problemy z zadawaniem tych obrażeń. Wydaje mi się, że to też jest na przykład dobra gra, żeby Rakan poszedł w troszkę bardziej tankowaty build, troszkę bardziej, nie wiem, jakiś loket czy coś, bo po drugiej stronie jednak jest Nocturne Oriana, ale jeśli Rakan będzie grał przytomnie z Grand Entrance, z The Quickness, z potencjalnie tym loketem, to drużyna NL Team nie zwanshotuje carry Atom Westcorp, a później role się nagle odwrócą. Światło zostanie znowu zapalone. I to Effigy, to Hunter będą nagle wchodzić w carry drużyny NL Team. I ja nie wiem, czy koniec końców to Atom Westcorp nie będzie z tych takich one-shotowych misji wejścia na jedno tempo w przeciwnika i rzucenia jakiegoś combo. Ja nie wiem, czy Atom Westcorp nie będzie wychodziło z tego zwycięsko. Natomiast to okaże się wszystko już na Summoner's Rift. Bo moi drodzy, meldujemy się tutaj. No i pytanie postawić możemy, w zasadzie pytania możemy postawić dwa. Czy Atom Westcorp postawi tutaj NL Team w bardzo negatywnym świetle i czy sprawią tę wielką, pierwszą w playoffach Whiters Cupa sezonu 7 niespodziankę i wyeliminują ich? Czy to NL Team, który jednak na tej mapie dowiezie i doprowadzi tę serię do stanu 1-1, w którym tak naprawdę to finałowa, trzecia mapa
de facto była jedynka. Zdecyduje o tym, kto z tego pojedynku wyjdzie zwycięsko i kto w półfinałach się zamelduje. I tego przekonamy się już w przeciągu najbliższych kilku minut. Minione już idą na aleje. Każda postać jest rozstawiona już na swojej linii i wszystko rozstrzygnie się na Summoner's Rift, na ubitej ziemi. Możemy sobie gdybać o postaciach, o tym, co będą robić, o tym, czego nie mogą robić. Jednak wszystko okaże się tutaj w tym wąwozie przywoływaczy. Zobaczymy, komu się uda zwyciężyć, a kto będzie dzisiaj musiał wrócić do domu z raczej popsutym humorem na niedzielę. Tak jest i na rozpadlinie te rzeczy wszystkie się okażą. Adox ze swojego Gleaming Quill troszkę sustainu na tej linii posiada. To jest coś, co czasami właśnie widujemy w takich zestawieniach, jak na przykład w Leone, żeby troszkę tak pod połka, troszkę pod sustain pograć na dolnej alejce. Ale teraz jesteśmy na górze w tym momencie i Effigy, Arals, Malphite, Cassante. Chyba żadna z tych postaci nie powinna mieć realnie wielkiej przewagi. Chociaż teraz Arals znajduje podbicie na Effigy, ma jest tutaj Prime. Szybki gang po trzech kampach i Effigy z tym firem nałożonym na siebie nie znajdzie eliminacji żadnej na Aralsie. Aczkolwiek chyba było dosyć blisko. Ale Wave tak. W tragicznym stanie na topie. I mówiliśmy o tym, że Malphite będzie tankowaty, może być problem z obrażeniami. Nie w momencie, w którym on ma drugi poziom i Prime po prostu z red buffem przychodzi na górną alejkę, zgarnia chyba najprostszego w świecie First Blooda dla NL Team i to jest bardzo dobry start dla nich. Tak jest, aczkolwiek przyznam szczerze, nie było aż tak daleko, żeby Arals tam padł, no ale on doskonale wiedział, że może taką wymianę przyjąć. Żeby tylko Effigy w nią wszedł, a teraz Hunter, jeszcze poprawione wejście od Adoxa z Grand Entrance, uniknięty snare od Gina, ale to nagle Serfus z Prime'em są tutaj na posunięciu, Jemik z czwartym strzałem, ale jego nie uda się oddać żadnego z przeciwników. Udało się na szczęście zakolejkować to flagę drag po stronie Huntera i to zdecydowanie uratowało go z tej sytuacji, ale wyglądało to mimo wszystko dość groźnie. Tutaj Jemik z Serfusem byli rozdzieleni, Grand Entrance zostało trafione, Jemik tego nie odflaszował. Jak się okazało, nie musiał tego robić, jednak wyglądało to naprawdę niebezpiecznie, jednak Prime też od razu to ubezpieczał. Wydaje mi się, że niemalże od razu z górnej alejki dorotował do bota, jednak teraz to Zoro musi się pilnować. No i świetnie! Flash, Serfus znajdzie te lance. No i eliminacja pada dla NL Teamu, ale reperkusje tego na bocie są trochę druzgocące dla Jemika. Tak, to jest zdecydowanie nieprzyjemna pozycja dla tego Gina. Nie może podejść do fali. Jedyne co mu chyba pozostaje to tylko wrócić do bazy, dokupić jakieś dosłownie cokolwiek, co się tylko da z tych resztek pieniędzy, które zostały mu podarowane i próbować zwyczajnie przetrwać tą alejkę w momencie, w którym jego support rotuje do środkowej alejki, ale przynajmniej z naprawdę dobrym rezultatem. Kto z tego lepiej wychodzi? Wydaje mi się mimo wszystko, że NL Team, bo to jest frag dla Oriany, to jest opóźnienie Sorrowa w Expie, w Goldzie. A jednak Jean, nawet jeżeli nie masz carry top lanera, to jest takim trochę weak siderem. To nie jest strzelec, który będzie robił z przedmiotami. Nie dosięgła ta lansa. Było naprawdę blisko i byłoby też niebezpiecznie, bo jednak Blaze gra tutaj, uwaga, z barierą, nie z klęzem. To jest w ogóle nietypowy wybór dla strzelców, żeby grać z barierą. A tutaj nagle widzimy, że obaj AD carry się na nią zdecydowali. Znaczy, no na patchu, od patcha 14.10, gdzie troszkę zmiany na summonerach były, mam wrażenie, że bariera na AD carry to dosyć typowy wybór, tym bardziej jeśli i generalnie combo heal, bariera, natomiast teraz Arals mocno naciskany będzie, Hunter się tutaj pojawia, kołpak rzucony, Arals zabójstwa nie znajdzie i tak samo blisko było wtedy na drugim, trzecim poziomie. Ale teraz Arals jest bez teleportacji, on straci sporo minionów w wyniku tej śmierci.
Tak, i historia lubi się w pewien sposób powtarzać, jednak w tym wypadku raczej konsekwencje Ganka będą o wiele większe, bo tak jak zaznaczyłeś, nie ma tej teleportacji. Blaze, bracie! Dorzucone to Deadly Flourish, ale zbyt blisko wieży Blaze była, zbyt daleko od niego Jamik. Tak, tym bardziej, że ma jeszcze piąty poziom, nie ma ultimate'a, więc nie mógł rozstawić kurtyny, żeby spróbować z bardzo dalekiego zasięgu strzelać do tej biednej Jinx. Także Blaze nie musiał tutaj nic palić, na spokojnie, nie musi się przejmować. Fala trochę, nawet w miarę niekorzystnej pozycji, tym bardziej, że Prime był w okolicy, także zdecydowanie botlane Adam Westcorp musi się tutaj pilnować. Gdyby Prime dysponował szóstym poziomem, to duża presja byłaby na Blaze i na Atxie, a tak to oni mogli dopchać te alejkę, a teraz jeszcze Adox próbował z błyskiem znaleźć Prime'a, ale on ostatecznie martwy będzie. To jest reset dla Blaze'a, Shiger zmuszony przez to do palenia swojego błysku. I ostatecznie dyskutowaliśmy o tym, że może Prime z Ultimate'em mógłby czegoś poszukać, a w tym wypadku to on został znaleziony w lesie rywala przez Sorrowa i szybka rotacja ze strony botlane'u Adam Westcorp i okazuje się, że ten Nocturne upada po raz pierwszy. No właśnie. Nocturne przed szóstym poziomem raczej nie może sobie pozwolić na zbyt dużą aktywność, chyba że gank ma tak świetnie wystawiony jak wcześniej przez Aralsa na tych wczesnych poziomach. Natomiast teraz Shiger zamknięty w kataklizmie, on bez błysku. Czy będzie martwy? Nie! Sorrow nie znajdzie odpowiedniej ilości obrażeń, jeszcze Hunter zanim skacze do przodu, ale znajdzie tylko swoją śmierć! I Prime w poprzedniej sytuacji zdecydował się, nie będę palił flesza, nie ma co, i tak jestem tutaj martwy. I w tym wypadku ten błysk mu się przydał. Szybki flesz przez raptory. Wydaje mi się, czy on w ogóle tam do kataklizmu nie splashował, trochę tak to wyglądało, ale dzięki temu przynajmniej udaje się nie tylko uratować Shigera, ale też złapać zabójstwo na Hunterze. I to jest kolejny frag, który ląduje na konto Oriany. Tak, i to jest NL Team, które coraz śmielej to sobie poczyna. Pomimo, bo raz, Shiger jest 2-0 i Orianna nieco szybciej, faktycznie duże obrażenia z Shockwave'u będzie mogła nam tutaj pokazać, to jednocześnie Jamik w pewnym momencie był mocno zizolowany od Wave'a, a at the end of the day on jest 15 milionów do przodu. Prime jest szóstym poziomem. Serfus może szukać wejścia, no bo rozłożona kurtyna, kolejne strzały z niej trafiają. Deadly Flourish zaraz może być dołożone, ale no to jest taki dosyć pomalutku przebiegający dive, ale dochodzi tutaj Shiger. Kupiona teleportacja. No i to jest wszystko, co tutaj weźmie drużyna czerwona. Wydaje mi się, że NL Team bierze w ciemno taką ofertę. Palenie Ultimate'a Jhina za teleportację wyciągnięto ze strony Effigiego. Tym bardziej, fala jest pod wieżą Aralsa, więc to nie jest aż taka tragedia, ale on powoli ją będzie pushował i raczej Malphite zdąży ją złapać, więc to nie jest aż tak źle, ale wciąż to jest kupiona teleportacja. Jeżeli też załóżmy Effigi upadł, miałby katastrofę na topie. A za to my chyba możemy mieć katastrofę w grze, patrząc na to, że mamy właśnie pauzę. I widzieliśmy chyba, jak Serfus miał reconnecta, czy mi się wydawało? Tak, to Serfusa zdiskonektowało, Leone. Natomiast, coś o czym nie powiedzieliśmy, w trakcie całej tej sytuacji Sorrow rozbił całą falę o wieży Shigera. On tam nie zgarnął całości, natomiast chyba aż tak bardzo nie będzie się... Lost Chapter to dwa zabójstwa na jego koncie i powinien być całkiem fajny. A na bocie Blaze trochę się odbił. On odrobił tę wielką stratę w creepach i teraz jest w tej materii na even. Tak, bo tam wtedy jak było, że ma te 15 creepów straty, to tam szła taka gigantyczna fala i wydaje mi się, że chociażby ta kurtyna była między innymi po to, żeby próbować ich wystraszyć, żeby Blaze dostał z tej fali jak najmniej. Ostatecznie to się nie udało, także i nadrobił zapewne sporo w expie i tak jak widzimy głównie w minionach, więc nie masz takiej tragedii na tym bocie. Gdyby Serfus dysponował tam swoją solarną flarą, wydaje mi się, że wjeżdżaliby z dive'em, ale przez to, że ten dive nie wydarzył się na takiej zestakowanej fali, Jinx rusza z tego naprawdę fajnie. Effigi teleportował na bota, ale on zdąży na górną alejkę i
to jest zagranie, które moim zdaniem wychodzi w miarę fajnie dla Adam Westcorp. Natomiast pierwszy smok, o czym nie powiedzieliśmy w zasadzie, trochę nam to umknęło, został wzięty przez NL Team w momencie, w którym pierwszy zestaw Void Grabsów przez Adam Westcorp został zabezpieczony. I wydaje mi się, że kolejny, jeśli weźmiesz, to potencjalnie Jinx mogłoby w pewnym momencie rozgrywki zacząć brać te plejty przed 14 minutą, ale no właśnie, zastanawiam się, czy branie Void Grabsów dla Adam Westcorp, które ma dociskanego Soroa, Efidziego, który nigdy wieży nie powinien dotykać, ale jakimś cudem jednego plejta już i Blaze'a, który do tej pory był trochę naciskany, czy te Void Grabsy, potencjalnie kolejne, dadzą ci jakąkolwiek faktyczną wartość? Wydaje mi się, że w aktualnym stanie gry nie powinny. Ewentualnie dopiero później, kiedy załóżmy będą puszowane dalsze wieże, te bardziej wewnętrzne, to dopiero wtedy te Void Grabsy mogą załóżmy zyskać taką lekko większą wartość, że szybciej uda się wziąć na przykład tier 2 na jakimś sidelane'ie i dzięki temu ktoś nie będzie musiał obawiać się, że zostanie nagle wyłapany, ale to są takie tylko gdybania, więc aktualnie nie można łatwo stwierdzić, że te Void Grabsy przynoszą jakoś dużo korzyści, zwłaszcza poświęcanie swoich zasobów na branie tych kolejnych, a za to ten smok po stronie LL Team, wiadomo, to jest tylko jeden smok, pierwszy dopiero i do tego chemtechowy, to jednak branie tych Drake'ów już teraz i powoli ich stakowanie może pomóc NL Team i może tym razem im to wyjdzie, w przeciwieństwie do poprzedniej gry, gdzie próbowali stakować te Drake'i, ostatecznie to się nie udało i to Adam Westcorp skończyło z moczą duszą. Przekonamy się, jak to będzie tutaj wyglądało oraz jaka chociażby ta dusza się trafi. Widziałaś może jaki smok będzie teraz jako drugi? Nie zwróciłam uwagi, a niestety nie ma ikonki, jest czarne tło przy liczniku. No właśnie, szkoda. Natomiast ten stwór za 2 minuty się pojawi i wtedy też będziemy mogli sobie rozważyć, jaka dusza będzie ciekawa dla poszczególnych kompozycji i której tak naprawdę opłacałoby się w nią bardziej inwestować. Natomiast my wracamy już, moi kochani, do rozgrywki. No i wzięty plejcik ostatecznie przez Ralsa, tak jest. To się wydarzy. Jedyna kara, jaką FG poniósł za steleportowanie na bota. Tak, ale Sorrow za niedługo też powinien zgarnąć dla siebie kolejne opancerzenie. Natomiast gromadzimy się mocno przy środkowej alejce. Jest dostępna paranoja zagrywana od razu. Kulką od Oriany, ale to wszystko zostało odflaszowane przez Sorrowa. Teraz oni na posunięciu są, a Serfus nie trafia do jego wejścia. Natomiast Hunter chyba martwy będzie, on błyskiem swoim nie dysponuje. Ale jeszcze Sorrow będzie w stanie ochronić swojego leśnika. I ostatecznie spora inwestycja od NL Teamu. A nie wziąłeś aż tak dużo, bo no spaliłeś paranoja Shockwave. Spaliłeś błysk od Serfusa, ale to aż tak bardzo cię nie boli, ponieważ posiadasz Hex Flasha. No ale te dwa kluczowe ultimate'y za następnym zagraniem musisz poczekać. Z drugiej strony Sorrowowi spaliłeś błysk, więc na następnych cooldownach tych kluczowych super umiejętności tego błysku nie będzie. Tak, i jedynym problemem, jaki teraz może wystąpić, to jest to, że za 40 sekund pojawia się smog. I nie jestem pewna, czy paranoja raczej nie powinna wrócić do tego czasu. Shockwave jest szansa, że już się pojawi. Więc to może być jedyny problem, jaki pojawi się na stronie NLT, chociaż teraz zostaje wyłapany Serfus. Jest wejście z kataklizmem, więc Serfus będzie martwy, prawda? Dokładnie tak się dzieje. Dla Blaze'a ta eliminacja to dobry portfel, fajnie w niego zainwestować, Jinx lubi to, natomiast Hunter Jemika będzie jeszcze troszkę izolował od podejścia tutaj jakiegokolwiek, a to, no w rezultacie, plejty solowe dla Jinx. O, heksechowy smok teraz, a to znaczy, że tej duszy nie będzie, a to zawsze taki gorący, świetny kąsek, który chcesz zgarnąć ze stołu. Chyba najlepsza dusza obecnie. Pytanie, czy tutaj Prime jest zauważony, z niego zaengage. On ma stąd wyjście, Adox jeszcze uniknie tego. Fira, rozłożona kurtyna i celować w Adoxa będą! I z Shockwave'em, o którym mówiłaś, że powrócił.
I to w wielkim stylu Shiger mógł go użyć. I to 4-0 Oriana w 12 minucie. To jest faktycznie przerażająca postać już na ten stan gry, a mamy, tak jak wspomniałeś, dopiero 12 minutę, więc to jest naprawdę, naprawdę duży zastrzyk pieniędzy dla tej baleriny, tak mi się wydaje, ze środkowej alei. Tym bardziej, że teraz jest jeszcze podejmowany ten smak hekstechowy i tak, dusza świetna. Wydaje mi się, że każdy byłby się ze mną w stanie zgodzić, że jest to najlepsza taka overall dusza w grze, nie sytuacyjnie dla konkretnych draftów. A jednak ten pojedynczy smok jest bardzo dobry. Tylko teraz jeszcze trzeba pilnować, żeby Sorrow, który nie ma błysku, przypomnijmy, tutaj nie upadł, choć okej, Zerfus zauważony, musi się wycofywać, więc tutaj nic raczej nie powinno się większego stać, ale to, co się wydarzyło w tej wschodniej części mapy, było naprawdę gigantycznym zwycięstwem dla NL Team. Oj tak, zdecydowanie, tym bardziej, że Oriana, która zainwestowała w troszkę więcej odporności, może sobie przez to na to pozwolić, jeśli jesteś do przodu, to możesz po defensywnej temy sięgać. No i Lady of Clockwork ma się naprawdę bardzo, bardzo solidnie na Summoner's Rift. Póki co przedmiot przewagi. Znowu dobry, celny Shockwave. Ale to jest na koniec dnia tylko 1000 sztuk złota różnica. Teraz paranoja zagrywana. No i znowu z Shockwave'em. Ta kombinacja nie daje Sorrow. I ktoś tu po prostu nadal nie miał flesza. NL Team znalazł naprawdę dobry timing, żeby jeszcze w tym krótkim okienku, bo tam naprawdę, naprawdę niewiele zostało, żeby ten czar przywoływacza wrócił na konto Sorrowa. Więc udało się wykorzystać to i w ogóle to był ten trzeci Shockwave już zagrany. Tam jeden, tutaj drugi, tutaj trzeci. I z tych trzech dwa były efektywne, tak naprawdę na dużą skalę, więc można brawo pobić Shigerowi za to, że jak na razie ta Oriana naprawdę dobrze wygląda. Tak, pytanie, czy trudno jest zagrać te kombinacje, natomiast robi swoją robotę i o tym nie możemy zapominać. Ale teraz Herald podejmowany, Arals się tutaj rozkręca, Hunter znajduje Shigera, czy wystarczy obrażeń podbita z Grand Entrance od Oriana, ale jeszcze tarcza właśnie się pojawia z przedmiotu, natomiast celna rakieta od Jinx. No i Blaze z dolnej alejki piera swoich sojuszników przy alejce górnej. No i zgarnia dla siebie jeszcze tego soczystego, słodziutkiego shutdowna. Ale to chyba nie koniec. O, Fox wyganiany, niewiele widzę, przyznam się wam szczerze. Ale Sorrow zengage'owany przez Prima, jeśli wskoczy ten Fear, a to się stało. No to naprawdę wielka tragedia może się wydarzyć. Nie dojechał chyba Effigy z Unstoppable Force'a, tak mi się wydaje. I Arals zgarnia pierwszą eliminację. Jeszcze teleportacja na plecy dla drużyny czerwonej, więc niekoniecznie na plecy, ale Shiger tu się pojawi troszeczkę za późno. Nic nie znajdzie, a w międzyczasie na dolnej alejce Blaze się rozbestwia. Dużo się zadziało, ale to chyba wszystko trochę na korzyść. Na czyją korzyść? No właśnie. Oj, wydaje mi się, że to jest zdecydowanie na korzyść Adam West Corp. Zdobywasz po pierwsze shutdowna na tej Orianie i to jest ogromny zastrzyk gotówki. I teraz widzimy drugą część tej walki. Nie, to jest ta pierwsza część walki, kiedy tutaj próbują zadawać obrażenia, ale to jest Nocturne Cassantelona. Tak, oni są w stanie zrobić dużo. Ten nietrafiony ultimate zabrakło trochę, tak niewiele i tam by było trzyosobowe podbicie, ale najwyraźniej nie ma to znaczenia, bo tak, udaje się tutaj wyciągnąć Rakana i okej, nawet udaje się wyciągnąć Huey'a, ale mimo wszystko teraz ale od razu zadawano do środkowej alei. Ale my się nie, bo to jest Shiger ponownie martwy, ale pytanie, czy Hunter nie będzie musiał tutaj również upaść. To właśnie się dzieje. Nie, Shiger. Tak, Shiger, dobrze, nie pomyliłem się w nikach, a już się bałem. Natomiast tym razem to w drugą stronę. To Oriana jest poskromiona. W krótkim czasie dwa razy Shiger upada, a Effigy zajmuje się wieżą na górnej alejce. Obstawiam, że ją weźmie. Ktoś tu ma 6 Void Grabsów. No właśnie, i to troszkę nam przeszło pod radarem, ale typowa rzecz dla Adam Westcorp, czyli przewaga w Void Grabsach. I to szybsze branie wież. Tak, i to był chyba nawet
Tak, to była pierwsza wieża, więc to też jest naprawdę, naprawdę duży zastrzyk gotówki. Zaraz może uda się wziąć też drugą, bo botlane LT jest odcinany. Tutaj widzimy Isigiera, który... Prime. Trzeba uważać, Serfus jeszcze się tutaj utrzyma całkiem tankowo, to jest, ale ostatecznie Blaze dostaje resety, pojawia się tutaj Effigy Ensemble Force, dwuosobowe, potężne, no i zaraz sklepany Shigier będzie chowany, dokładnie tak, skakuje Hunter na niego, a Effigy jeszcze goni za Prime'em, zaraz pojawi się kołpaczek, przyspieszenie, chociaż Fear nie zdąży wejść, no i Prime jest tutaj martwy, Effigy, rock solid, pojawia się na dolnej alejce i... rozwiązuje cały ten spór, całą tę sytuację. I nagle się okazuje, że ta cała walka wtedy pod tymi Void Grabsami sprawia, że Adam Westcorp ma i 6, biorą jedną wieżę, biorą drugą wieżę, biorą teamfight, jest szansa, że tak, Hunter już się zajmuje tym smokiem i nagle cała ta sytuacja wtedy na górnej rzeczy sprawia, że Adam Westcorp po prostu przyjmuje inicjatywę w tej grze. Mieliśmy 5-0 Oriane, nagle jest ona 5-3 i nie wygląda to dobrze dla NL Team. Właśnie, ale mamy powtórkę i możemy dokładnie przyjrzeć się, co tutaj tak naprawdę się wydarzyło. Wieża upada nam w trakcie tej walki od minionów, a Blaze dostaje reset, a przede wszystkim pojawia się Fiji, dwuosobowy Unstoppable Force, kolejne zabójstwo, tym razem dla Huntera, ale w dużym udziale Blaze'a jest, a Fiji nie przyjmuje obrażeń, a zadaje ich zaskakująco dużo i okłada Prima. Był w stanie zgarnąć tę eliminację. Co prawda, Arals wziął wieżę na topie, ale to jest marna nagroda pocieszenia. Ja bym powiedziała, że to praktycznie w ogóle nie jest nagroda. To jest coś, co NLTeam stwierdziło, dobra, no nie możemy zrobić nic więcej. Trochę ręce może opadają, spróbują, okej, weźmy tą jedną wieżę. Teraz przynajmniej biorą Heralda. To na pewno jest jakaś opcja, narzędzie, które będą mogli wykorzystać, żeby zniszczyć chociażby wieżę na środkowej alei. Hunter musi się pilnować. Deadly Flourish zostaje trafione. No i czy... właśnie. Musi błyskać. Okej, okay. Tak, ale Unstoppable Force jest dostępny. Natomiast tutaj chyba nic więcej się nie wydarzy. Tak, był widziany na tym bardzie. No właśnie, Arals powinien być w stanie po prostu z tego wyjść cało, chociaż on na goście odpalonym jeszcze czegoś tutaj szukał. Ale to się wszystko rozejdzie po kościach. Troszkę chmury się pojawiły, no ale do żadnej burzy tutaj nie doszło. Tak, no najwyraźniej sytuacja na Samorysif to nie jest sytuacja w całej Polsce, w której ostatnio tak bardzo burzowo. Więc tutaj się za to rozpogodziło i ten Kasady to tak faktycznie takie wspomnienie z tych najlepszych czasów, gdzie tak wbiega we wszystkich z tym ghostem, tak trochę straszy, no ale okazało się, że to nie był jakiś okropny potwór stojący w rogu pokoju, tylko to jest zwykłe ubranie na krześle, których nie ma co się bać. Wystarczyło jego trochę postraszyć i nagle musiał uciekać po prostu, jak najdalej się da. I... to był potwór, ale okazało się, że był tylko rysunkowy, mawiający pewnym klasykiem ostatnich miesięcy czy lat. Natomiast jeśli chodzi o NL Team, oni troszkę wychodzą delikatne problemy. Tego, że Malphite wchodzi i nagle nie da się grać tej kompozycji. Ale odpalona paranoja, pojawia się błysk, jeszcze się trzyma przy życiu. Jinx ostatecznie pada, ale Prime poskromiony przez potężnego Effigiego, ale Arals świetnie tutaj znalazł unieruchomienie na Hunterze. Effigy stoi z przodu, ale jego teammateów totalnie masakruje Arals w tym samym momencie. Adoxa być może zaraz znajdzie, teraz Effigy złapany w łańcuch kontroli tłumu i nawet potężna skała nie jest na tyle solidna, żeby to wszystko przetrwać. I idą na Barona, na Shore. Nie ma Prima, ale z drugiej strony nie ma czterech zawodników po stronie Adam Westcorp. Zostaje wyłapany na początku Blaze i potem od razu po prostu cała niemalże drużyna. Tylko Adex ostaje się przy życiu, ale ten Rakan w tym przypadku nie ma najmniejszego znaczenia. O ile, okej, leci rakieta, ale wpuszczona zdecydowanie za wcześnie. Trochę pobija przeciwników, jednak nie powinno to mieć żadnej większej konsekwencji. Raczej NL Team weźmie, raczej na pewno wezmą tego Barona. Tak dolatuje sobie, bo chyba ten doktor tak w sumie sobie trochę lata, lewituje i... Tak, ale okay. Jest Adox, oni próbują tutaj jeszcze coś znaleźć, ten Baron na Shore się pojawia, ale pierwsza eliminacja dla drużyny niebieskiej. Prime zostanie znaleziony na Grand Entrance i Effigy zgarnie tę eliminację na recallu. Oj, nie znalazł,
z The Quickness Addox, jeszcze goni za Jemikiem, podbije go i ruszą za nim w pogoń, Unstable Force się pojawia, Hunter! Ostatecznie katem, ale to Effigy zapewnił tę eliminację. Tak, i ostatecznie wychodzi, NL Team bierze na Shora, jednak oddają 3 zabójstwa dla Adam Westcorp. I to są bardzo kluczowe zabójstwa. Umiera Jemik, umiera Prime. Jeszcze teraz zostaje Shiger wyłapany. Spiraling Disperse, potęga wielkich obrażeń od Sorrowa. Blaze dokłada również swoje i to jest Adam Westcorp, które... No, końcowo wychodzi chyba zdecydowanie na... Tak, to zdecydowanie nie mają tego na Shora, ale co, jedyną osobą, która go teraz ma, to jest Serfus. O, w momencie, w którym się zgrupuje z drużyną, to jest okej, okay, ale dobra. Może najpierw wróćmy do typu, który... Okej, cofamy się bardzo daleko do wyłapania Jemika. Tutaj pada Prime, jednak okazuje się, że w tym wypadku jeszcze NL Team ma wystarczająco obrażeń. Tutaj Jemik musi flashować, ale udaje się ostatecznie wygrać tę walkę. Jednak zwróćmy uwagę na to. To jest Orianna, to jest Jean. To nie są postacie, które biorą najszybciej Barona na Shora. I tak jak za chwilę prawdopodobnie, okej, okay, nie będziemy mogli zobaczyć, ale szybko podsumowując, oni nie biorą najszybciej Barona, wszyscy z Adam Westcorp byli w stanie stać, zdążyć podejść do tego Barona i widzieliśmy po prostu, jakie to konsekwencje miało. Tak jest, Baron na Shore został wzięty przez NL Team, ale ostatecznie walka wygrana przez Adam Westcorp, ale teraz Serfus czegoś szuka, Fiji się pojawia. Z tyłu Jean dokłada troszkę obrażeń, ale jeszcze nie aż tak dużo. Deadly Flourish zagrane, Prime na plecach, ale on zostanie poskromiony i nikogo dla siebie nie weźmie. Arks! Rusza do przodu, Fiji, dwie osoby, no i to jest potęga Malfighta, tych prostych, ale jakże skutecznych rozwiązań. I dalej nie pójdzie Herald, a Smok przez drużynę niebieską zostanie zgarnięty i kolejna walka została przez nich wygrana. Przewaga cały czas się powiększa. I widzieliśmy już na przestrzeni tej serii dwa oblicza Adam Westcorp. Widzieliśmy oblicze Garena, Akali, próbujących łapać przeciwników, próbujących ich one-shotować, a tutaj widzimy twardą skałę, twarde wejście, najprostsze rozwiązanie, jakie się da. Prime wlotuje, jednak nie udaje mu się złapać ten Jinx, nie ma wystarczająco obrażeń sam. I ta skała po prostu wlatuje, eliminuje tutaj przeciwnika, jednego, drugiego. I się okazuje, że Adam Westcorp jest niemalże na autostradzie do wygrania tej gry. Tak, rock solid, znak większości, paranoja plus shockwave combo. Coś, o czym mówiłem, że według mnie się może wydarzyć. Natomiast tutaj... To jest jeszcze trudniejsze w momencie, w którym drużynowo jesteś do tyłu. Trzeci przedmiot na Jinx został już skompletowany. No i coraz dalej do zwycięstwa w tej rozgrywce NL Team, mam wrażenie. Bo chyba wszystko at the end of the day opiera się na tym, czy Prime z Shigierem znajdą wystarczająco dużo obrażeń w jakiś kluczowy cel. A póki co to się nie dzieje, a to oznacza, że Adam Westcorp, który trochę tego paliwa ma więcej, może to paliwo jest delikatnie mniej rakietowe, tak? Bo jednak paranoja plus shockwave rakietowe potrafi być, ale ten bug zdecydowanie większy. Oni walkę mogą w trochę bardziej rozłożonym w czasie trybie prowadzić. No i widać, że Adam Westcorp na tym bardzo mocno kapitalizuje. A co jest jeszcze piękniejszego niż stakowanie Mountain Drake'ów dla Malfighta? Wyłapany zostaje Aras, ale wydaje mi się, że nawet będąc kasantę, przed czwórką przeciwników tutaj nie ucieknie. Nie poniesie tutaj śmierć. I to jest kolejne zabójstwo, które wpada na konto Adam Westcorp. Ale kupił dużo czasu, a teraz wejście na dolną alejkę z paranoją, ale jeszcze się Sorą tutaj trzyma przy życiu. Serfus sporo obrażeń dostanie. Aras tutaj upadnie, a Serfus będzie musiał ponieść śmierć z ręki Effigiego. Wymiana jeden za jednego. Wziąłeś przeciwnego midlanera, więc jesteś zadowolony. Aral skupił bardzo dużo czasu. Tak, to prawda. Kupił też teleportację, która również jest bardzo ważnym narzędziem dla Adam Westcorp. Taki flankujący, wylatujący z mgły wojny Malphite jest równie przerażający, co Malphite, który stoi po prostu tuż przed tobą i nie wiesz, czy spodziewasz się tego ultimate'a teraz, czy za sekundę, czy dopiero za kilka chwil.
Jednak ostatecznie wydaje mi się, że i tak, mimo wszystko, to Adam Mascot wychodzi na tym wszystkim lepiej. Popatrz, Angel, itemizację Malphite. Mamy Frozen Hearta, który jest broken. Mamy Sunfire Aegisa, dodatkowo Zekę pod zwiększenie obrażeń któremuś z Kary, najprawdopodobniej Jinx. I dodatkowo Malignance, by zadawać więcej obrażeń ze swojego ultimate. Efici stwierdził chyba, że tak mu się spodobało granie tym Garenem ostatnio, że on teraz na skalę też chce one-shotować przeciwników. To jest taki też trochę aramowy Malphite, że po prostu wlatujesz, bombisz od razu i takiego Prima, i Orianę, i Jhina, i czysta frajda, no co tu można powiedzieć. A on nie potrzebuje więcej armora, on nie potrzebuje więcej defensywnych rzeczy, mając już dwa smoki... No, zgubiłam słowo, ale wiem, co oj, chodzi. Oj, ale teraz nietrafione Asta Bevel Force zagrywa na teleport do Baron Pitu, a raz się tutaj pojawia cały na biało. Tylko pytanie, czy to wystarczy, bo Baron Nashor zostaje zgładzony przez drużynę niebieską i sporo obrażeń pojawi się od Huey'a i to ostatecznie wygrana walka przez drużynę niebieską będzie, bo Blaze leci na resetach. Shiger, to jest tylko kwestia czasu, bracie, aż ty tutaj padniesz i 5-1, Drzutnik również wyeliminowany i to jest chyba koniec tej mapy, to jest Blaze, który zgarnie tutaj kolejną eliminację na to i z Baronem Nashorem chyba możesz to patrzę, 10 sekund do Serfusa, 22 sekundy do Prima, to chyba jest koniec rozgrywki, bo masz Jinx na resetach, to jest Adam Westcorp, który po prostu, moi drodzy, wygrywa tutaj 2-0, to jest Westcorp, który sprawia pierwszą niespodziankę tego sezonu w playoffach w Winter's Cupie, to jest Adam Westcorp, które wbrew wszystkim predykcjom awansuje do półfinałów. To jest NL Team, które zrobiło 8-2 w fazie grupowej, żeby dostać 2-0 od Adam Westcorp w pierwszym swoim meczu w ćwierćfinałach, w pierwszym swoim meczu w playoffach Winter's Cupa. No i to jest coś niesamowitego. I chyba oficjalnie można powiedzieć, że został znaleziony czarny koń tego turnieju. Nikt chyba się nie spodziewał, że Adam Westcorp w ogóle postawi jakąkolwiek, powie, że nie, my nie poddamy się, my spróbujemy zawalczyć. I się okazało, że faktycznie są to w stanie zrobić to naprawdę z dobrym rezultatem. Nie tylko wygrali pierwszą mapę z tym szalonym Garenem, który kręcił się po prostu przez całą rozgrywkę, ale i teraz z tym... z tą skałą na topie, z tym Malphite'em, który ostatecznie buduje Malignance'a, nie trafia ultimate'a, nie ma to najmniejszego znaczenia. Była Jinx, był Huey, było wystarczająco dużo obrażeń po stronie Adam Westcorp, a za mało po stronie NL Team, żeby próbować zrobić cokolwiek. I nagle się okazuje, że ta niedziela faktycznie przynosi już jedną niespodziankę. Mamy Adam Westcorp 2-0. Wow, ja jestem trochę, przyznam szczerze, wgnieciony fotel, ale jakby Effigy w tej serii bierze dwie mega stare, mega proste postaci i mam wrażenie, że w obu tych mapach byłby bardzo solidnym kandydatem do dostania MVP. Ja szczerze, na drugiej mapie, no to przecież był taki skalniak Div, tak dużą różnicę Effigy zrobił. Szczerze? Nie wiem. Effigy? Totalnie MVP tej serii, jak na moje. Ja się pod tym całkowicie podpisuję, ale to też jest zabawne, bo mamy Aralsa, który wybiera tego Kassantę w jednej grze, wybiera tego Kassantę w drugiej grze i wiadomo, to jest nowy champion. Tutaj jeden dasz, drugi, tu nagle mnóstwo obrażeń, Q bez cooldownu i tak dalej, a się okazuje, że te jakieś nowe nowinki, te jakieś nowe technologie, nowe postacie, one nie mają znaczenia w momencie, w którym wybieramy stare, dobre, najprostsze rozwiązania na górną, ale jakieś tylko da, czyli Garen, no i oczywiście nasz Malphite. On nie tak. Był grany z konieczynką, prawda? To nie był konieczynka Malphite. Nie, to był ten Malphite, który trochę wygląda jak zrobiony z klocków Lego. Jakby ludzie są fanami lub antyfanami tego skina, natomiast Effigy, mimo nietrafionej erki, ja pamiętam dwie, ale mogło być ich więcej, do takich ważnych erek nietrafionych. Nie, były trzy, pamiętam trzy. Natomiast zaraz sprawdzimy, z kim mamy wywiad, bo
ktoś do nas tutaj zaraz się pojawi. Ktoś się pojawi. Proszę, droga produkcja, powtórzycie. To największego misiaka dostaniemy do wywiadu. Wielkogwiazda Adam West. Siemano. Siema, siema. Siema, jak to jest być, nie dość, że jesteś najsympatyczniejszym, najbardziej misiakowym, najprzyjemniejszym graczem w Adam Corp, to jeszcze eliminujecie NL Team 2-0 w ćwierćfinałach Whiters Cupa. Jak się siedzi z taką świadomością, co? No, powiem tak, jak to pozdrowienia szczególne dla pana Matala. Każdy zawodnik lepszy na każdej pozycji, najszybsza była trójka na turnieju. No, cóż. Nie no, no, jakby też no, przygotowaliśmy się i no, czuliśmy, że doskalujemy na playoffy. Każdy z nas gra w LoL'a, nasz top laner bił Challengera, nasz midliner Grandmastera, także no, co prawda early season, ale jednak, no i się gra dobrze. Zmieniliśmy supporta na Adoxa, znowu w sumie wymiana jest supporta, no ale dlatego, no bo Bart nie gra w LoL'a. No i myślę, że z takim składem jesteśmy w stanie jak najbardziej o finał powalczyć. No właśnie, kolejne spotkanie będziecie grali na zwycięzce ćwierćfinału, który już za chwilę będzie miał miejsce. Czyli Docisk Akademia kontra Revolt Mountain. Kogo bardziej się obawiacie? Szczerze, to nie chcę zabrzmieć jakoś bardzo koki, ale wydaje mi się, że nikogo. Ja myślę, że to dobrze, trzeba być pewnym siebie. Trzeba być pewnym Zabrzmiałem, siebie. Ale wydaje mi się, że w drabince do finału najcięższy mecz był teraz. Okej, okay, to śmiała teza, naprawdę. Jak to jest bycie Fidziego na topie, który wyciąga skałę i nawet jak nie trafi ultimate'ów, to robi tak gigantyczną różnicę? No cóż, no i czy spodobał ci się jego build? O, to też jest dobre pytanie. Bardzo mi się podobał jego build. No i co? No jakby nie musiał, jakby trafiał Erki, to po prostu za łatwo by było. Musiał coś, wiesz, zrobić nie tak, żeby dać szansę chłopakom. Ta, wiem, i tutaj jeszcze jest. Chciałbym nakreślić, że to zwycięstwo dedykujemy dla drużyny LoL Pro Snoop i dla naszych serdecznych kolegów. To dla nich i dla ciebie, Grzosu. Właśnie widziałem Grzosu i Notroma, co najmniej tę dwójkę gdzieś na czacie. Natomiast Angel, może masz coś do naszego gościa odnośnie tego spotkania? To ja może tak wrócę trochę dalej, czyli do tej pierwszej mapy. Czy byliście aż tak pewni siebie, wybierając Akali Garen w pierwszej grze, kiedy nie było jeszcze wiadomo, czy faktycznie uda się coś ugrać, bo jednak to są dość ryzykowne postacie, także czy czuliście jednak, tak samo tak jak teraz słyszę po swoim głosie Hunter, że jesteś bardzo pewny siebie, to czy wtedy ta pewność siebie też była? Znaczy generalnie to tak, troszeczkę inne mieliśmy pomysły na draft, ale dzisiaj przyszedł Proskot w roli coacha i stwierdził, że nam pomoże. W sumie to zagraliśmy pierwszy raz w ogóle Lucianami. Akali z Garenem już graliśmy czasami, ale też niedużo. Nie czuliśmy się pewni za bardzo, ale no i tak wierzyliśmy w swoje umiejętności, no bo głównie skupiliśmy się na tym, żeby Dżemik nie grał w komputer. No co się finalnie udało, tak? No i ciężko było. Na pewno no, to nie są nasze jakieś największe komforty, ale nie baliśmy się tego zdraftować. No to okay. Myślę, że wyszło i Dżemik faktycznie nie mógł grać w komputer. Przepraszam, Angel, bo ci perfidnie przerwałem. Proszę cię. Nie. Ja się chciałam zgodzić, że Dżemik w ogóle w komputer nie mógł grać. W pierwszej grze na tej Jinx to wyłapywany raz za razem, raz, drugi, trzeci i po prostu no trochę się w sumie odechciewa, więc... No niestety, taki team comp, ale i tak dał z siebie wszystko. Też pozdrawiam go jak najbardziej, bo to mój były AD carry, jak jeszcze razem w docisku graliśmy, też za Doxem i Fijim. Także no, następnym razem, no. Ale głównego kandydata chyba do wygrania turnieju wyeliminowaliśmy, a widziałem w predykcjach, że nikt na nas nie stawiał, także no, nikt. Pora to zmienić. Utarliście nosa im nieźle. No tak. No, zresztą Prime, dżungler NL Teamu, napisał chyba coś na Twitterze, już to będę weryfikował, że dobrze by było, czy to Shigier był? Coś odnośnie wywalenia predykcji z rowerka. A, to Shigier był. Shigier, no właśnie. No i udało się Shigierowi wywalić. Chociaż to chyba wasza główna zasługa, bo zagraliście dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo pewnie. Powiedz mi, dużo skrimujecie? Dużo się przygotowywaliście do tego spotkania?
Wiesz co, jeżeli miałbym powiedzieć, czy dużo skrimowaliśmy na start na pewno, ale no przez jakby cały czas zmiany supportów i tak dalej, to zagraliśmy chyba tylko jednego skrima do tej BO trójki za doksem, także nie za dużo, no ale też ciężko było z czasem. Więc tak raczej na spontanie weszliśmy. Najwyraźniej spontan czasami oddaje. No jeszcze jak? Tak, mega, mega oddało, ale Hunter, ja mam do ciebie bardzo ważne pytanie, bo z tego czasu usłyszałem opinię, że jesteś absolutnie najsłodszym zawodnikiem całym Adam West Corp. I jakby, czy jest to prawda? Czy zgadzasz się? Wszyscy jesteśmy słodziakami. Może okay. Tak powiem. Dobra. Dobra, bo o Effigym słyszałem na przykład bardzo odwrotne rzeczy. Effigy jest zdecydowanie nie jest słodziakiem. Czy może coś na ten temat chcesz powiedzieć? Effigy jest twardym charakterem, który zawsze wygra topa. I tyle wystarczy. Tyle wystarczy. No, jak nie... pikuje Malphite'a, to... No, ten Malphite to do końca nie chcieliśmy go brać, ale no, nasz coach stwierdził Malphite. No i był Malphite, no. No aczkolwiek dobra, no, był nie Malphite, graliśmy Malphite. Malphite'em chyba ani razu, z tego co pamiętam. Aż wiesz, że sprawdzę, ale wydaje mi się, że Malphite'a jeszcze w waszym repertuarze nie mogliśmy zobaczyć. No nie. Był Cassante, Olaf, Graves, Renekton, Skarner i Uder na górze Lejse. Dzisiaj dołożyliście kolejne dwie postacie. Garen i Malphite. No i dobra, no Adam Westcorp jest silny, zaskakuje, wywala, prawda, wszystkim predykcje, udowadnia, że to żadni specjaliści, tylko same fraudy siedzą na tej komentatorce. I dobrze, i niech leci dobry przekaz, niech się niesie. Pozdrowienia dla LOL plus NukeDog, do nich się na pewno dołączamy, ale może kogoś chciałbyś pozdrowić i może coś ci leży jeszcze na sercu? Może piosenkę dla nas byś zaśpiewał jakąś tytuł? No piosenki może nie zaśpiewam, może następnym razem jak przyjdę na wywiad, jeśli okay. Się uda. A kogo bym chciał jeszcze pozdrowić? No cały mój team, NL team, tak jak wcześniej mówiłem, LOL plus NukeDog. No i was oczywiście, nasi wspaniali kasterzy i ciebie przede wszystkim, Jaskier, bo super robotę robisz, szczególnie z grafikami, co jest, myślę, że straszną taką narzucasz różnorodność i kreatywność co do turnieju, co na pewno jest na duży plus. I mam nadzieję, że cię kiedyś zobaczymy w może drugiej Ultralidze, kto wie. Kto wie, mogą takie rzeczy się wydarzyć. Poza tym ty mi cały czas uciekasz z wywiadem do mnie, ale jeszcze cię kiedyś dogonię. Teraz to już muszę, jak wygrałeś ten mecz. No sorry, u mnie wylądujesz na wywiadzie. Teraz wszyscy widzowie to słyszeli. No i jeszcze, bo tutaj dostaję na Discordzie, jeszcze raz pozdrowienia dla pana Proskota. Dziękujemy za piękne drafty. Pozdrawiamy również pana Proskota, natomiast dzięki ci bardzo za poświęcony nam czas, za to, że do nas tutaj wpadłeś. Dzięki ci za emocje tej rozgrywki. No i cóż, powodzenia w następnym meczu. Jeszcze raz gratulacje wygranej w naprawdę dobrym stylu, na naprawdę bardzo mocną. No i cóż, wszystkiego dobrego dla was, dla całego Adam West. Dziękuję ślicznie i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia. Dobra, liczę na trzymajcie się i miłego oglądania, chociaż nie komentujecie chyba, ale oglądania następnego meczu, bo będzie też super, pewnie było trójka. Dzięki, trzymaj się. Dobra, hejka. Pozdrawiamy. No i moi drodzy, moi mili, to mieliśmy Huntera. Czy największy słodziak w lidze? Nie wiem, bo jest naprawdę sporo i ci kandydaci na największych słodziaków w lidze już za nie. Na Summoner's Rift będą się meldować. No ale jeśli chodzi o tę serię, jest to wszystko. 2-0 Adam Westcott w naprawdę dobrym stylu. Tak. I ja od razu może powiem, że dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie. Bardzo było mi tutaj być z tobą, komentować, Jaskier, było super. Też wydaje mi się, mecze pomogły, bo były naprawdę dwie ciekawe bardzo mapy. Więc bardzo dziękuję wszystkim za zaproszenie i co? I będziemy się chyba szykować powoli na tą kolejną BO3, prawda? Tak, myślę, że my pomalutku sobie zejdziemy na jakąś przerwę, prawdopodobnie trochę dłuższą. Natomiast cóż, cieszę się, że ci się podobało i że na mnie nie narzekasz jakoś bardzo. Także mi również było bardzo miło i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wspólnie na kaście dane nam będzie się przeciąć. No, moi drodzy, moi mili, nie uciekajcie, bo o godzinie 20 najpóźniej
rozpocznie się, przynajmniej mam nadzieję, że najpóźniej, rozpocznie się seria BO3 Docisk Akademia na Revolt Mountain. Revolt Mountain, które wróciło z dalekiej podróży i z głębokiego snu na początku fazy grupowej, by pokazać nam, jak mocni tak naprawdę są. Jeszcze na sam koniec zwyciężyli w tiebreakerze przeciwko Esport Arenie Docisk, temu main składowi Docisku. No i mierzyć się będą na Dociskach. Skład zawadziacki, skład błyskotliwy, skład, który może błyszczeć na patchu 14.10, bo oni od samego sezonu grali mocno pod swojego leśnika, pod Cenara, a Cenar, Karthus, Lilia, Hecarim na patchu 14.10 czuje się jak ryba w wodzie. No i to spotkanie może przynieść nam naprawdę niezwykle, niezwykle ciekawe mapy. A zwycięzca tej BO3, która nas czeka już za niedługo, mierzyć się będzie w półfinałach Writers' Cupa z Adam Westcorp. I mierzyć się będą w tych półfinałach o niebyle jaką stawkę, bo to nie będzie tylko finał 7. sezonu Writers' Cupa. To będzie, moi drodzy, już coś, co było zajawione na Twitterze Writers' Cupa właśnie. Finał 22 czerwca na LAN-ie w Rzeszowie w Esport Arenie właśnie. No i na pewno będzie się działo i nie ma już słabych meczów do końca sezonu. Warto nas śledzić, warto śledzić nasze rozgrywki. No i nie uciekajcie nigdzie, zostańcie z nami. A jeśli chodzi o tę serię, o tę BO3, to byłoby na tyle. Komentowali ją dla was Kamil Jaskier-Rojek oraz Angelika Angel-Haraszuk. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. No i zostawimy was w dobrych rękach. Matal, Widnia, Docisk Akademia, Revolt Mountain. Nie odchodźcie nigdzie, zostańcie z nami.